Nie, wiesz co, jakoś bardzo mnie to zachwyca. A w ogóle lubisz takie jedzenie? Ja lubię strasznie przetworzone, takie, które nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Jak smakuś na przykład. Oh my. No bo smakuś ma na przykład kolor, który nie występuje w naturze. Jakiś dziko fioletowy, taki, wiesz, No. w nocy świeci. Jak patrzysz na niego, to z czego to jest wyciśnięte? Z marzeń? To jest niemożliwe. Jogurt z marzeń. I tak. Nie, to ja, ale ja nie gotuję, dlatego może wolę prosto. Aha, jasne. Bo ja nie ogarniam tych bardziej skomplikowanych rzeczy. A oglądasz gotowanie? Bo niektórzy. Oglądam, właśnie oglądam i lubię to. Lubię w ogóle, lubię sobie wyobrazić, że w moim mieszkaniu mam te wszystkie rzeczy, te wszystkie garnki. Tak. Jestem w ogóle pod wrażeniem, jak ludzie mówią, ile mają. Ekipę filmową. Tak, to przede wszystkim ekipę filmową. Ale pomyślałam sobie, że to i to chyba, bo na przykład też widziałam, że jest taki jakiś polski youtuber, który bierze, czy nie wiem, pamiętam jak się nazywa, bierze jakiś przepis i stara się go też zrobić. Tylko że on umie gotować. I ja pomyślałam o innej wersji, że ja bym brała taki przepis i Tak. starała się pokazać, Tak. jak ludzie z moim talentem, bez talentem kulinarnym robią te rzeczy. I myślę, że to by nie miało wielu odsłon, ale byłaby ekipa w mieszkaniu i To byłby. jest To jest najważniejsze, tak. najważniejsze. Wiesz co, chyba pamiętam, był program, który teraz będę miał problem wywołać w pamięci, gdzie facet robił przepisy dla jednej osoby na mikrofalówkę. Co już. O! Och, jak to jest smutne. Ale on jeszcze miał taki cały anturaż, taki, wiesz. Oh, hello Oj! everyone. Że wiesz, tam na przykład jak gotować makaron w Ja mikrofali. tylko dlatego nie mam mikrofali, żeby nie czuć już, że sięgnęłam dna, bo to jest, jak już Tak. będę miała mikrofale, to już pójdę na skróty ze wszystkim. Zgadza się. Ten dźwięk w ogóle, ping, No. taki sztucznie radosny. Straszne. Ale co, nigdy cię nie interesowało gotowanie? Bo to był też taki moment, że wszyscy się nagle zaczęli wkręcać, w to pamiętam. Najpierw był śpiew, potem No taniec, potem tak. to. Wolę sobie myśleć jako osobie, która chodzi do restauracji. To jest w ogóle dobra wizualizacja. Nie jest to prawda, ale lubię, jak Ale lubię sobie o sobie myślę. tak myśleć. Jako osoba, która Doskonale. wybierając między gotowaniem w domu a pójściem do restauracji, wybiera pójście do restauracji. Dokładnie. Czemu? Bo ją stać. Dokładnie, tak. A już abstrahując od prawdy. Też pamiętam, że chyba TVN robił jakiś taki program ugotowań, jak on się zwał, że Było się tak. ludzie zapraszali Tak, i zawsze nawzajem. była jakaś taka osoba, która totalnie nie ogarniała. I te zarzuty, że przykład ludzie, którzy chwalili to w ogóle, bo ja oglądałam oczywiście te Tak. programy, ludzie, którzy przy tobie chwalą, że wspaniałe w ogóle ciasto, A a potem do potem. kamery nie rozumiem, jak można było Tak. kupić, podać kupne ciasto Tak. francuskie. Doskonałe. Masz jeszcze jakieś takie guilty pleasure w ogóle, jeśli chodzi o. Bo ten program, trzeba przyznać, on był trochę śmieciowy, bo. A to już nagrywamy to? Zawsze. O, świetnie. Pamiętam też, że myśmy mieli 100 tysięcy lat temu, to niestety nie wyszło z chłopakami ze Stand Up Polska koncept, żeby się zgłosić do ugotowanych, kiedy my Och. wszyscy mieszkaliśmy w takich klitkach. Wiesz, nie wiem, 18 metrów. Antek Wspaniale. mieszkał w najmniejszym mieszkaniu świata, bo chyba miał tam Wspaniale. 16 metrów kwadratowych, żeby tam wpakować tę ekipę. I jeszcze wiesz, ja w ogóle miałem także, żeby wyjść, wiesz, jedyne pomieszczenie, które było. No był to jednopokojowy, więc że dania by były szykowane w toalecie, nie? I by były wynoszone z łazienki. No, ale Super. jako tam rozrywkę, to ja myślałem, o, to ja wynajmę pokaz takich psów skaczących po frisbee, żeby tam biegały po całym Ale nie po mieszkaniu. mieszkaniu, na balkonie. Trzeba było wstać na balkon i obserwować z balkonu, jak Jest. jest No to pokaz w ogóle. jeden. Hop! I go wyrzucają. Nie, ale no to też o telewizji w sumie chciałem, bo ja ostatnio oglądałem telewizję dość niedawno, bo miałem, Aha. wiesz, wieczorami Masz tutaj. telewizor tutaj? A Mam, masz, ale o chyba nie Jezu, działa tak. ten dekoder, bo tam trzeba coś podłączyć, jakiś taki Czy masz atrapę biały kabel. telewizora? Tak, Ale. żeby. A pod spodem leżą książki, żeby się jakby Dokładnie. zrównoważyło. Fajnie, jakby za telewizorem książki było, żeby nie było wstyd przed mniej oczytanymi znajomymi. Tak. Nie, a czy w telewizji są jeszcze jakieś takie guilty pleasure teraz, co oglądasz? Ja nie mam Nie. telewizora. Aha. No właśnie, no to jest problem też, że nie ma się często kontaktu. Tak, Co więc. jakbyśmy popytali, to pewnie większość znajomych Ale to. dla mnie to jest jak czasami jak jeżdżę do domu. To jest rzeczywiście, Dokładnie. odpalam telewizor i w ogóle najgorsze jest to, że zazwyczaj jak odpalam ten telewizor, Tak. to oglądam dokładnie te same programy, które oglądam na Netflixie na przykład. Jasne. Te same seriale, Tak. które lecą powiedzmy na Comedy Central czy gdzieś tam Ach, tak, i dobra. jakby. Czyli No. nie korzystasz tam z oferty, na przykład TTV, Nie, ale które. wiesz co, ale bardzo lubiłam kiedyś.
przeglądać program telewizyjny. Jasne. Wczytywać się po prostu w program telewizyjny. A której marki? Bo jest kilka wersji. Teletydzień. 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 Najpopularniejszy magazyn do dziś. Tak? Jest to z największą sprzedażą tygodnia. Ja w ogóle kiedyś chciała pisać do Teletygodnia. No, zwłaszcza, że on ma takie, wiesz, trochę tego, trochę tamtego. No nie? Tak. Tam są jeszcze plotki, są przepisy, jest horoskop. W ogóle tak sobie myślę, żebym pisałabym opisy do tych serii, bo to kojarzysz, że są takie, jest obrazeczek, a potem są dosłownie zdanie, które ma ci streścić w ogóle esencja danego odcinka albo filmu. Ja sobie wyobrażam, że to jest w ogóle zajebista robota. Bardzo, na pewno, bo... Znaczy ja smogę po polonistyce, więc wyobrażam sobie, że taka jest ścieżka kariery, taka teoretyczna, która mi się nie zrealizowała, więc to jest moje... To w miniatury idziesz takie, hemingwayowskie. To jest taka moja wersja haiku. Tak. W Teletygodniu. Sprzedam buty dziecięce nieużywane. Trzeba jakoś tam zanęcić. Pamiętam, że w Gazecie Wyborczej to jeden dżentelmen miał, tak, że on, chyba pan Wróblewski, pisał te wszystkie rekomendacje filmowe i tam jak film dostał jedną gwiazdkę od niego, to musiał być naprawdę zły, bo on miał taki dość duży entuzjazm. A, czyli był taki, że raczej hashtag polecam. No właśnie, a ty byś raczej tam jechała. Ja bym jechała. Bardzo dobrze. Gówno, nie trać na to swojego czasu, przełącz na Polsat. Na przykład, kawa. Nie, Polsat, wiadomo, on ma tam super hit, raz w tygodniu. To jest też w ogóle jakieś tam... No ale słuchaj, no ze wszelkich badań wynika, że telewizja dalej jest oglądana w Polsce pasjami. To nie jest tak, że... Nawet jeśli nie, jest to jako instytucja, jakoś taka forma. Tak. Ja mi najbardziej się jednak podoba nie tyle Teletydzień, ale magazyn Twoje Imperium, który jest jeden z bardziej ironicznie nazwanych. A czy tam nie ma tego takich story z życia? Nie, nie, nie. Tam jest właśnie... No słuchaj, to się nazywa Twoje Imperium. Sama nazwa już wskazuje, że to nie... Ale jakie są tematy, jakie są artykuły w Twoim Imperium? Podboje. Twoi poddani. Przegląd osób, które trzeba zdekapitować w tym tygodniu. Petenci właśnie są i relacje z mocarstwami są różne. Ploteczki ze stajni. Nie, on jest też magazynem właśnie, głównie który jest magazynem telewizyjnym, plus ma właśnie wieści ze świata gwiazd, bo to jest też ten. Ja przyznam, że ze względu tam na oderwanie to lubię to czasem poczytać tak gdzieś w jakiejś poczekalni, jak tam otworzysz galę. To w ogóle są jak wiesz, to jest, ma taką samą wartość, jak czasem się czyta pamiętniki na przykład sprzed 100 lat, i oni tam mówią ludzie, których nie mają, wiesz, no kto to jest, nie wiesz kompletnie, nie? Ale napisane niepoprawnie, to jakby pamiętniki kogoś bardzo podekscytowanego. Okej, okay. Ale a kojarzysz taki tytuł Cienie i Blaski? No oczywiście, to jest cała seria też. Oni mają, to jest... Sukcesy i upadki, Cienie i Blaski. Tak, jest jeszcze wersja... chyba w ramach programu prasowego, żeśmy kiedyś o sprawach paranormalnych też, ale nie jestem pewien w tym momencie. Tak, bo najbardziej mi się podobało Blaski i Cienie teraz w kolorze, bo jak wiemy, cienie są w kolorze. Cień w kolorze to jest koncept wspaniały. Chyba mam tutaj nawet specjalną edycję. Ale że cała edycja była w kolorze? Bo zazwyczaj w tych gazetach te złe historie były rzeczywiście, one były na czarno-białym papierze drukowane. Tak, wyjątkowo odzyskanym wiesz, tam do produkcji papieru toaletowego, bo fatalnej jakości, to dosłownie było tak, że dotykałaś się od razu, miałaś tusz. Blaski i cienie opowieści z deszczykiem na Halloween były wypuszczone. I między innymi właśnie historia z duchami w jeziorze. Nie wiem, czy to tam nie mieliśmy z moim kolegą Kamilem, chyba największy ubaw do tej pory, bo krótki artykuł, gonił mnie duch. Myśleliśmy, gonił, ale nie dogonił. Duch, który, jak wiemy, ma pewne ograniczenia co do prędkości swojej. Ale nie ma ograniczeń co do jakby statycznych przeszkód. Zgadza się. Czyli jakby trochę wyrównana walka. Racja, tak. To wolniej, ale przenika przez drzewa, ściany. On jak mu pokazuje, że w linii prostej ileś, to on rzeczywiście... W linii prostej. Tak, tak. Właśnie jak duchy, zawsze mnie to dziwiło, że jak one nie przelatują, wiesz, w ziemię, nie? Bo, a nie przelatują w ziemię? No jakby zawsze gdzieś wiszą, tam przewracają szklanki. One w ogóle się zachowują trochę jak koty. Jakby duch kota był, to już by było najgorzej. Ej, a jakbyś miał napisać książkę, to o czym byś napisał? O życiu... Ale przeszliśmy szybki skok, nie? Z jakby Cienie i Blaski. Właśnie o programie TV bym napisał. Ale to jest dosyć dobry pomysł na opowiadanie. Człowiek, który pisze te opisy. To jest interesująca praca.
Tutaj mam książkę Carmen Machado, która się nazywa Jej ciało i inne strony, i tam jeden z, chyba najlepsze opowiadanie zasadza się na tym, że z przyjemnością się pożyczę, to są krótkie synopsisy odcinku Law and Order tego serialu. Coś w tym stylu, takiego kryminalnego, ale poziom szaleństwa, który się tam powoli zaczyna wkradać, odwracasz stronę i mówisz, nie przebiję tego i cały czas jest do góry, cały czas do góry. O, super. Świetne, świetne opowiadanie, ja po prostu dawno czegoś takiego nie czytałem. Ale a propos, to o czym ty byś napisała książkę w sumie, jeżeli masz okazję? Ja w ogóle kiedyś myślałam, jak już zostało to powiedziane, ja też często myślę o sobie po prostu w jakichś kategoriach, które się nie spełniają. Nie, bo jak byłam mała, to naprawdę jednym z moich, tak jak wszystkie tam dziewczynki marzą, żeby być, nie wiem, nauczycielkami, to ja też marzyłam, żeby być pisarką. Jasne. Nie wiem w ogóle skąd mi się to wzięło, ale rzeczywiście gdzieś tam miałam taki pomysł. Jak to skąd? Z Jerzycjady zapewne. Na pewno. Napisałam. Zaraz. Swoje, ale ja no, czytałam, no niestety, no, trzeba to powiedzieć na głos, jako młoda osoba czytałam Jerzycjadę i jakby to jest w ogóle dobry moment, żeby pozwać panią, nie, żartuję. Nie, ale rzeczywiście to jest trochę tak, że się ta głowa i ten styl na tych dziewczęcych powieściach po prostu gdzieś tam buduje, to jest straszne, bo potem wychodzi się ze strasznymi konsekwencjami takimi psychologicznymi do życia. Tam chyba nie było złych intencji, ale upupianie tam było dosyć potężne miejscami, nie, mi się zdawało. Wiesz, wtłaczanie w pewne reguły. Bo... No tak. Tam były w ogóle dwa takie, to w ogóle były najciekawsi bohaterowie. Mężczyzna, który zostawił rodzinę, to było ciekawe, to było takie życiowe rzeczywiście i dziewczyna, która chyba tam zaciążyła przed ślubem. Tak. I tu... Więc największa skala kontrowersji. Słuchaj, jest taka teoria teraz, wybacz, że zaraz wrócimy do tej myśli, że jednak trzeba osobom młodym przedstawiać rzeczywistość trochę straszniejszą niż w rzeczywistości, żeby ich impregnować, jeżeli poradzi sobie z młody człowiek z kryzysem wyobrażonym, który jest przedstawiany za pomocą literatury, to jakby zaimpregnuje się na ten taki prawdziwy. Ale nie wiem, czy się przychylasz do tego. Lubiłaś czytać takie jakieś straszne baśnie, tudzież coś z gatunku realizmu niemagicznego? Zole. Za młody. Nie wiesz co, to jest... Ja z taką miękką poduszką czytelniczą się cały czas gdzieś tam chyba otaczałam, bo w ogóle lubiłam czytać, dlatego osiągnęłam w życiu to, co osiągnęłam. Mogę sobie wyobrażać, książki. Że chodzę do restauracji na co dzień praktycznie. Fajnie jakby tak ograniczenia wyobrazić, tak, no dobra, muszę sobie już wyobrazić, że co drugi dzień. Muszę troszkę przeoszczędzić jakby, więc teraz chodzę wyobrażeniowo do restauracji. Bo za dużo kalorii mój mózg. Muszę trochę schudnąć, jakby nie mogę tak często chodzić do restauracji w głowie. Spuchła. O tak, Boże. Nie, ale wiesz, no to wybacz, to tylko zanim przejdziemy dalej poza te marzenia, to jakie to były te lektury takie młodzieńcze? W ogóle, teraz w ogóle najsilniejsze moje wspomnienie to jest tak, czytałam Potop Sienkiewicza. Tak. I co by nie mówić po prostu o talencie, czy tam w ogóle umiejętnościach, no czy to po prostu było dobrze napisane, umówmy się, to było po prostu sprawnie dobrze napisane. Tak. I rzeczywiście pamiętam, że do tego stopnia byłam takim dziwną nastolatką, że były ferie. Więc wszyscy, ferie zimowe, więc wszyscy wykorzystywali ten moment po to, żeby wyjść, spotkać się na zewnątrz i gdzieś tam połazić z ekipą. A ja okłamałam wszystkich znajomych, że jestem chora. I czytałam potem. Czy można być bardziej lamusowatym, umówmy się, w gimnazjum? Żeby się przygotować przed niechybnym seansem na Wielkanoc, który był co roku, prawda? Dokładnie tak. To też był tak częścią tradycji, że właśnie teraz po to poglądamy i tam. No to było wartkie strasznie, było pisane w odcinkach. A jak oceniasz to, że teraz. O rany, żeby mnie wypadła. Ale jak się, jest taka dosyć. No, uznana i coraz bardziej uznawana usługa subskrypcyjna, gdzie się płaci po prostu autorom i autorkom, żeby co miesiąc przysyłali ci jakieś tam esej i tak dalej. Salman Rushdie. Naprawdę jest coś takiego? Tak, tak. I to już naprawdę poważne nazwisko. Nie wiem. Tam można trafić, wiesz, no, że tam Jonathan Franzen, czy tam wiesz, Siri Huswet będzie do ciebie pisać i tak dalej, ale może też jakiś tam łak.
ale niektórzy oczywiście odsądzają tego o czci i wiary, a twoje zdanie, czy to jest jakiś pomysł, żeby może wiesz... To jest zajebista opcja, no. Ale to dostajesz rzeczywiście, bo to trochę tak jak czytelnicza bombonierka. W sumie tak. Nie do końca wiesz, co jest w środku. Zgadza się. Ale to oni ci to przesyłają na maila, czy dostajesz chyba, rzeczywiście taki wydruk? Cyfrowo to musi być niestety, nie bez wydruków. A no, zajebiście, to... jakby to jeszcze ktoś czytał na przykład. To dobry pomysł w sumie, taki audiobook. Zwłaszcza, że to może przeskoczmy do... A korzystasz z audiobooków albo z elektronicznego papieru? Czy... Nie. Ciężko to się jednak przyzwyczaić. To super pomysł, nie? Znaczy, a ty kupiłabyś? Nie. No ale znam wielu frajerów. Tak. Jest na to popyt. Tak, wyobrażam sobie ludzi, którzy by mogli. Nie, też jakoś się nie mogę przyzwyczaić. Audiobooki czasem rzeczywiście, jeżeli mam gdzieś jakąś tam, na przykład, że gdzieś idę dłuższy czas, albo miałem pracę taką, że muszę 7 godzin się nad czymś schylać, tam płot malować. No tak, pomagają, ale tak to... Ale słucham podcastów. A, no to warto to powiedzieć, zwłaszcza, że jasne. To jest podcast. Zgadza się, więc może teraz posłuchajmy wspólnie. Dobrze, odpali teraz inny. Tak, kurde, a propos, poziomów. Posłuchajmy ciekawszego podcastu od tego. To jest tak tyle poziomów, tak, faktycznie. No dobrze, czyli jeśli chodzi o te, przepraszam, lektury młodzieńcze, to tak, no ja też pamiętam, żeby to był też język taki dosyć. Mm-hmm. Potem oczywiście wieszanie na nim psy językoznawcy, że to jest taka trochę... Właściwie jakaś taki homunculus poszywany z kilkunastu tysięcy kawałków wyobrażeń i tak dalej, ale on działał, tam oni wszyscy tak mówili i tak dalej. Mniejsze już tam o postawy, jakie były czasem pokazywane. A późniejsze już takie bardziej świadome lektury, jakbyś miała powiedzieć, pierwsza książka, która ci tak... Bardziej świadomie? Tak, no bo wiadomo, że... Wiesz co, chyba, znaczy... Trudno powiedzieć, bo jakby tych książek, jakby one się cały czas przewijają i w zasadzie tak. Staram się być jakby non-stop, jakby w trakcie jakiejś lektury, ale wydaje mi się, że tak świadomie pierwszy raz, w ogóle na studiach, rzeczywiście wtedy inaczej, sam fakt, że w ogóle omawiasz to z ludźmi, którzy po pierwsze przede wszystkim naprawdę przeczytali też te książki, tak, nie. jak na lekcji. Tak. I więc... Potop był o tym, jak woda wlała się do Polski i zalała to. I do tego jeszcze masz rzeczywiście osoby, które są wszystkie są zajarane tym mniej więcej, co omawiacie, więc to rzeczywiście jest ciekawą rozmową, a nie tylko próbą uniknięcia odpytywania. I chyba Mistrz i Małgorzata. Jasne. Tak mi się wydaje, że czytałam to dużo bardziej świadomie, nie po prostu jako ciekawy tekst, tylko w ogóle pod kątem struktury, bo studia trochę... Odebrało mi odrobinę przyjemność z takiego czytania, tylko dla przyjemności czytania, dla samego bycia w historii, podążania za bohaterami, ale cały czas, znaczy może nie cały czas, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest też takie meta czytanie książki, patrzenie jakim językiem jest to napisane, jaka jest struktura, czy są jakieś właśnie te strukturalne powtórzenia, paralele, więc też staram się podglądać te techniczne rzeczy, ale to chyba w każdym miejscu, tak mi się wydaje, zawodzie, czy fachu, czy hobby, jak się w tym zaczynasz specjalizować, tak jak w impro na przykład. Tak, właśnie chciałem dopytać, czy tak samo patrząc, masz taką samą przyjemność oglądania impro kiedyś, już, czy inną przyjemność? Już inną. Rzeczywiście niedawno mi się... Ojej, za dużo razy mówię rzeczywiście, sorry. No jeśli to jest złotówka za każde rzeczywiście. Na koniec będzie wpłacanie na ludzi, którzy cierpią na echolalię. Więc raz mi ostatnio zdarzyło mi się, że oglądałam spektakl i naprawdę śmiałam się na nim, bardzo luźno się na nim czułam, bo też nie patrzyłam na niego jako właśnie jakąś strukturę czy jakiś format improwizowany. Jasne. Ale zazwyczaj już myślę o tym, czy się udało spełnić jakieś tam założenia, czy nie. Poza tym oczywiście, czy to było zabawne, czy udało nam się wszystkim skumać, co w ogóle gramy, jaki temat gramy, czy było to szalone, czy było to właśnie, a może na odwrót, czy było to powtarzalne, korzystające z tych samych schematów i tak dalej, ale raczej patrzę na to jako w dużej mierze jako na strukturę i na format. Jasne, to myślisz, że tak samo było, bo właśnie pisarstwo jest chyba o tyle ciekawe, że naprawdę czytelników to jest miliardy, prawda? I każdy sobie powoli wyrabia to, jak powinno to brzmieć, jak to powinno wyglądać. Czyli jakie były twoje próby, jeśli chodzi o okiełznanie tego? Opisanie? Tak. O Jezus, to w ogóle trafiasz w dobry moment, bo ja w ogóle
wyobrażam sobie siebie jako pisarkę. Nie, chciałabym pisać, ale to jest tak cholernie trudne, że jak rzeczywiście się z tym zmierzyłam już teraz, chociażby w klubie, tak, żeby napisać coś na potrzeby klubowe, jasne, to no, przeżywałam po prostu katusze. Ja w ogóle bardzo długo chodzę z pomysłem. Znaczy, dopóki mi się ten nie potrafię siąść i po prostu zacząć pisać i zobaczymy, co się wytworzy. Jasne. Co jest absurdem, bo w improwizacji wychodzę na scenę i po prostu gadam i zobaczymy, co, i zawsze coś z tego wyjdzie. No ale to możliwe jest też tak, że to jest, wiesz, emanacja tych pomysłów, które się tam kokoszą w tobie po jakimś czasie. To... I adrenalina, ktoś cię ogląda, dokładnie, ktoś reaguje. To w sumie z drugiej strony mogę mieć, powinna mieć widownię, która online patrzy, co pisze, tak, i by reagowała. Na Kurniku powinnaś pisać w ogóle. Nie wiem, czy pamiętasz ten taki serwis, gdzie się... Wiem, i grałam tam w Go. No to super, to ty sobie zrób, że podłącz swoją klawiaturę i będzie się ludzie pojawiało na bieżąco i mogą komentować. No. Bu, to słabe, zbyt to. Nie rozumiem. Klap. No tak. To więc męczę się generalnie z tym strasznie i rzeczywiście chodzę, długo myślę, tak, i dopóki nie mam... Ja w jakimś sensie muszę mieć puentę. Muszę wiedzieć, do czego to ten pomysł ma zmierzać, do czego ma prowadzić, bo wtedy jest mi łatwiej. I wtedy jak już mam pomysł, to siadam i nie wiem, 2-3 dni jest to napisane, chwilę to odleży, jest potem poprawiane. Ale już nie mogę, go w klubie dosyć długo mnie, bo mamy w klubie Writers Room. I Michał Sufin, który jakby go założył i też jakby jest tam, tak to opiekuje się tym literacko, po prostu już zaczął wywierać na mnie presję, żebym coś, cokolwiek zaczął, po prostu żebym cokolwiek, nawet jeżeli to będzie średnie, to żeby się odblokować. Jasne. No i w pewnym momencie po prostu dał mi deadline, kazał mi napisać, znaczy pracowaliśmy wspólnie z nim, jeszcze z Mateuszem Lewandowskim nad sztuką o niezwykle ekscytującym tytule Tajemnica beletrysty. Wszyscy prenumeratorzy magazynu Książki już pewnie są na premierze, osobiście wszyscy, słuchajcie. Tak, w słuchaczach na chwilę coś drgnęło. Tak, tam wam. Nie, ja zresztą niedawno czytałem, jak czytałem Politykę i właśnie dojrzałem recenzję nowego spektaklu w klubie komediowym, mówię, made it. Mocne 4 na 6. 4 na 6, tak, dokładnie tyle dalej. Ale właśnie tak to dziwne, to jest jak trochę komentarz na tych serwisach sprzedających bilety, gdzieś tam mówi, no, totalna porażka, fatalne. 5 na 6. Tak, tak. Albo to zupełnie polecam, mega wieczór, 6 na 10. Tak, ale właśnie wiesz co, jeszcze jakby zrozumiałbym, jeżeli by ktoś pisał tam dno, syf, nie wiedział, o czym mówi, tam brudny nos, krzywy i jest 6 na 6, czy tam 5 na 5, bo to oznacza, że to po prostu nie zobaczył, kliknął. No tak. Ale ktoś napisał bardzo negatywnie, po czym ujął tylko jedną gwiazdkę, co musiało już wymagać jego akcji, czyli była świadomość. Ten sygnał mnie po prostu To jest łamie. Dziwne. Ja miałam raz taką sytuację w trochę innej, w innych okolicznościach, bo pracowałam jako, nie wiem, jak miałam 20 lat, pracowałam jako kelnerka w Legionowie. No wiadomo. Kariera. Każda gwiazda aktorstwa. Co za punkt wyjścia. Zaczynała. Robiłam jeszcze inne dziwne rzeczy, ale akurat jak pracowałam jako kelnerka, dostałam, przyszedł jakiś pan, był jedyną osobą w ogóle, która była przy stole, w ogóle była wtedy w restauracji, zamówił jakieś jedzenie i poprosił mnie o drinka. Tak. A jakby domyślasz się, że nie miałam żadnego kursu barmańskiego, więc trzeba gdzieś... zamieszać z solerem. I to jeszcze wtedy nie było jakiegoś, bo to było dosyć dawno, to było 14 lat temu, więc nie było tak... internetu Seho. Tak. Po prostu nie mogłam tego znaleźć, więc miałam zeszycik, w którym miałam rozpisane, jak się robi drinki, krok po kroku. I zrobiłam mu tego drinka, znaczy, bo on w ogóle miał jakiś niestandardowego, po prostu powiedział mi, co w nim jest. Ja poszłam, po prostu to wlałam wszystko do szklanki i mu to podałam. Aha. On był oburzony w ogóle, że ten drink powinien być podany w longu, że w ogóle kim ja jestem i w ogóle kto robił te kopytka, więc był bardzo niezadowolony. Jasne. Po czym zostawił napiwek 50 zł, okay, który był w zasadzie podwojeniem tego, co w ogóle zapłacił za cały posiłek, więc no to jest ten case. Nie podobało mi się, nigdy tam nie wrócę. Okropne jedzenie, beznadziejna kelnerka. Tak. I 100 zł na stole. 6 na 5. Tak. Jakbyś tutaj przebił skalę jeszcze skumany. Może to o to chodziło, to mogło być psychologiczne zagranie. Ja myślę, że to... Poczuć się z tym źle, że właśnie było chujowo, ale przepraszam, to można przeklinać? Można, to już wypikasz to? Pierwsze 15 minut nie można. Nie. Są jakieś algorytmy, które czasem badają, że 1,5 minuty nie warto. Dobrze. Ale tutaj warto, ponieważ
Ja myślę, że to jeżeli byśmy spojrzeli na tego, na zachowanie z punktu widzenia relacji władzy, to tutaj ten facet nie dość, że mógł wyrazić negatywną opinię. On ją karał tym napiwkiem w jakiś sposób. Bo żeby te pieniądze były, te judaszowe srebrniki ciebie. Zainwestuj te 50 zł w lekcję barmaństwa. Uch, co za... Tak. Nie, kiedyś pamiętam, pan Piotr Szumowski wydał legendarną książkę i jakiś koleżka przyszedł na występ, byśmy tam razem i on, słuchaj, to ja bym tę książkę prosił. On mówi, dobra, ty to zostaw pieniądze, ja muszę wejść na scenę. Mm-hmm. I wracamy, patrzymy i wziął jedną książkę, zostawił 20 zł banknot, a kosztowała 25. I na banknocie napisał piątkę przy okazji. Wspaniale. Wspaniały człowiek w ogóle. Niesamowite. Ale uczciwe. Tak, uczciwe sprawy postawił. Więc rozumiem, że to takie sprężenie się pod kątem deadline'ów to dla ciebie jest... Tak, to zadziałało, powiem ci, bo rzeczywiście, kurde, sorry wszystkich, po prostu... Liczniki na dole. Sugeruję, że niech każdy po prostu sobie walnie lufę za każdym razem, jak powiem słowo rzeczywiście i tak się będziemy bawić. 15 minut. Najebani słuchacze. I zmobilizowało mnie to, miałam już pomysł, siadłam, napisałam, bardzo długo jeszcze się, bo jeszcze dla mnie najtrudniejsze są piosenki, bo jeszcze sceny jak sceny, ale piosenki, ja nie jestem zbyt muzyczna, słyszę rytm, ale no nie umiałabym tego zaśpiewać. Jakby myślisz o melodii, a potem nie, w ogóle nie myślę o melodii, myślę tylko o słowach. A tylko o tekście. Więc jakby zresztą już musi się jakby kompozytor wokalista mierzyć. I napisałam... Uwaga, kolejna wspaniała rzecz, szantę. O feminatywach, czyli tych końcówkach, które wskazują na rodzaj żeński. I wysłałam to w jakichś totalnych bólach, myślałam, że to będzie straszne dno, w sensie to, co ja napisałam, ale i Michał to przyjął, w zasadzie bez jakiejś większej redakcji. I zapytałam się go tak uczciwie, czy to dlatego, że jesteśmy już po deadline'ie? Powiedział, że tak. I jak zobaczyłam to na premierze, usłyszałam to po raz pierwszy, to było złoto. Znaczy, Paweł Szamburski skomponował tego muzykę, ja zaśpiewała to Kasia Kołeczek jeszcze z chórem złożonym z Grześka Kwietnia, Mateusza Lewandowskiego i Szymona Roszaka i to była po prostu perełka. No tak. Więc to też... Ale to jest też taki, wiesz... wypuścić swój pomysł na wodze czyjejś fantazji, to nie jest takie łatwe w sumie. No. I czy myślisz, że to jest łatwiejsze ze względu na to, że no tak właściwie się czyni w improwizacji, czy raczej dlatego, że miałaś zaufanie do tych konkretnych osób? No, tu na pewno jak w ogóle nie byłabym żadnym partnerem, partnerką w rozmowie. Jak mówimy o feminatywach przynajmniej. Więc przynajmniej nie byłabym żadną partnerką, jeżeli w ogóle chodzi o mówienie o muzyce i jak to powinno brzmieć. Mogę coś, mi jest trudno nawet odczytywać to czasami, co ja napiszę, żeby oddać intencję moją. Jasne. Bo jakby też nie jestem aktorką profesjonalną, krępuje mnie to w jakiś sposób. W impro tego nie mam, ale jak już przychodzi do odgrywania czegoś, to już tak, no nie, niezbyt jakoś... To jest dziwne, nie? Jest dziwne. Bardzo tak jest. Jest dziwne? Bo to trzeba tak na zawołanie jakby się przepoczwarzyć. Tak. I ja czaję też, że to jest bardzo drenujące dla ducha. No i na końcu wychodzi, że dobry tekst, ale kiepska interpretacja. No właśnie, no więc... a to jeszcze nie twój tekst, nie? No. Tak, pamiętam 100 tysięcy lat temu, ja nie wiem, czy ty miałeś też przyjemność być zaangażowana, jak legendarna gara Orły była i Michał ją prowadził. Nie, byłam już wtedy w klubie, ale tylko o niej słyszałam. Tak, to gruba była akcja. I też tam właśnie widziałam, przecież ja wiem, że to są absurdalnie utalentowani ludzie. No ale po prostu audytorium jest ciężkie, tam siedzą zblazowane łapy, łby, nie? No tak, tak, tak. Jakieś tam, wiesz, Gajos i Jadda siedzą tam, co ale... ty nich do nich fitujesz, co ty gadasz, to będzie tak ciężkie. I najgorsze, że wychodzisz, tam pomina kto i tak, i zaczyna ten tekst. A ty tam byłeś, czy tylko to widziałeś? Nie, widziałem to na żywo, w telewizji, jak ten. I zaczyna ten tekst, ja wiem, że ten tekst jest dobry, bo go widziałem właśnie w klubie, jak tam rządzi. I tu... Pierwszy bit nie wchodzi, fragment nie wchodzi, tak się, i ja widzę tylko jak w oczach, tak, no dobra, trzeba to dośpiewać do końca. To jest taki moment, że tylko bo wiesz, mimo wszystko są formy, nawet improwizacja to jest nie bez powodu, że wiesz, no dobra, no to porzućmy ten pomysł, szukajmy nowego. Nie, tutaj masz te 3 minuty, reklamy są ustawione pod to, mów to do końca. No ale od tej pory
takim numerem pierwszym w naszej ofercie w klubie komediowym, jeżeli chodzi o ofertę biznesową, jest właśnie prowadzenie różnego rodzaju wydarzeń, konferencje. Jasne, to w ogóle wiesz, to jest trudny kawałek chleba we pozorom, bo tu można tylko najmniej przegrać, moim zdaniem, zawsze tak jest. Nie wiem, czy śledziłaś takie jakieś różne wydarzenia i tak dalej pod tym kątem, ale to takim prowadzeniowym? Nie. No właśnie, ale skoro też poruszyliśmy pisanie... A to prowadzenie chociażby spektakli, bo teraz o tym myślę. Jasne. To też jest na mniejszą skalę. Tak. Ale jest wspaniałe jest uczucie i to pamiętam jeszcze, jak byliśmy dwa lata temu chyba na Openerze. Tak. Ja prowadziłam, my graliśmy w ogóle jakoś mniej więcej przed nami, bo jakoś klub komediowy był i potem chyba był stand-up Polska albo coś wymiennie, już nie pamiętam, ale i te 300-400 osób w namiocie Alter Café i no musisz ich kupić. Po prostu oni też przychodzą, jedni są przypadkowi, bo po prostu jest gdzie usiąść i się przekimać przed kolejnym koncertem. Nie pada na łeb też. Tak, ale miałam prowadziłam jeden wieczór i naprawdę dostałam jakieś po prostu, nie wiem, uniosło mnie po prostu na tą publiczność, totalnie jakoś ich złapałam i samo to prowadzenie, wy to chyba nazywacie, to jest crowdwork, tak to się nazywa? Jakby profesjonalnie. Profesjonalnie? No, jakby dziwne, jest faktycznie, że jeden do jeden przeszczepiony, w ogóle bez myślenia, ale tak jest wiele rzeczy stand-upowych, w impro też, tak jak się czasem tam popatrzy, to tak. Tak, to jest to flow, tak się, nie mam polskich słów. No to crowdwork, praca z tłumem. Praca z tłumem nad albumem, z winylowym szumem. No więc to było w ogóle zajebiste, bo oni rzeczywiście, ja naciskałam guzik, a oni reagowali. To było mega, mega satysfakcjonujące, ale też mam doświadczenia, zwłaszcza na jobach, wychodzenia. Cześć, jesteśmy z klubu komediowego. Wszyscy to mają w dupie. Wróćcie tego iluzjonistę. Wiedziałem. Nigdy po iluzjonistę. Nigdy. Oj, to są intensywne. Więc to jest trudne. Faktycznie, bo to jest, o to też chciałem zapytać. Klub komediowy w sumie od początku nie unikał też pracy właśnie z różnymi podmiotami komercyjnymi. I to na ile teraz już jest jakby do was oferta, czy wy sami wychodzicie, bo to pamiętam, że i też tak, tam... Tak? Aha, bo tutaj było takie też w sumie zawsze pytanie, wiesz, nam... właśnie, ja dość często widuję też klub komediowy w filmach. W filmach? Tak, Serce Miłości pamiętam, że... Tak, był. Na sam początku był. Zgadza się, grał klub jakiś taki, nie techno, tylko że Bąkowski tam chyba występował. Tak. Mówię, zaraz, to jest klub komediowy. No. Garderoba. Tak, stara, dobra garderoba. Ciekawa sprawa, faktycznie. Ale jak podchodzicie do tego, czy są jakieś rzeczy, których byście odmówili, tak, że tak powiem, sorry, że za całą organizację, ale to wiem, że masz głos też decyzyjny w tej sprawie. Po prostu nie odbieram telefonu, nie było. Czyli my mamy w ogóle w klubie agencję, która już się ściśle się już specjalizuje w obsługiwaniu takich zapytań biznesowych. I są lepsze i gorsze wydarzenia. nie jest tak, że zrobimy wszystko, bo bo też są pewne granice i są też... nauczyliśmy się też przez te lata, że też są pewne warunki, które muszą być spełnione, żeby event miał sens, bo jak ludzie mają ochotę pić i tańczyć, to nie znam. Po co tam my? My się wyobrażamy, że jesteśmy w restauracji gdzieś i tam się pijemy i tańczymy. Więc, ale do tej pory się zdarzają jakieś takie nietypowe zlecenia, które są trochę po koleżeńsku, a trochę śmakie, trochę owakie. Właśnie też jestem ciekaw, bo w sumie ostatnio znajomy wspominał o tym, że on jest w trochę podobnej sytuacji, tylko z innej trochę branży i bardziej woli, jeżeli tam jest czysto biznesowe, po prostu przyjedźcie, zróbcie to, niż jest jakiś ambitny człowiek, PR-owiec, który wiesz, się nie spełnia. Najgorsze jest, jak widzisz tą osobę, która jest właśnie tego PR-owca, czy kogoś z agencji, kto po prostu omdlewa tam, obserwując klienta, czy klient się dobrze bawi. Jasne. I ta atmosfera stresu jest rzeczywiście dosyć taka, potrafi się udzielić. Tak. No on tutaj bardziej narzekał na to, że jeżeli ktoś, wiesz, miał niespełnione marzenia o występowaniu czy o pisaniu i on wtedy teraz chce je zrealizować, wiesz, że to nie, to tak naprawdę ma być takie, wiesz, róbcie, pozwólcie sobie na wszystko, my jesteśmy bardzo wyluzowani, po czym się okazuje, że są bardzo niewyluzowani. Tak. I się okazuje coś całkiem odwrotnego, ale tutaj no chyba zawsze plusem jest w takiej
takim kontrdansie wiesz, z kapitalizmem, jest to, że można go też obśmiać w sumie. I on, co prawda on jak zwykle obróci to na swoją korzyść, skubany. Mm-hmm. To mnie zawsze irytowało, tak jak widziałem właśnie tą reklamę apartu, prawda? Mm-hmm. To była duża rzecz, ona poszła bardzo szeroko, a ja coś się tak niby z apartu się cieszę. Ale to nie była współpraca biznesowa, ja myśmy wiem, to zrobili zupełnie jakby... Słusznie, bo zasługiwało, to w ogóle było jakieś szaleństwo. Jak świat, jak po prostu... Świat uwięziony w pandemii. Coś niewiarygodnego po prostu. Jest priorytetem naszym w tym momencie? Biżu. No jest, elegancko. Trzeba dać pieniądze i ten. Ale może rzeczywiście, żeby tylko ten temat zamknąć, bo wspomniałem o tym prowadzeniu tej gali, tam ekipa z klubu też miała swoje do powiedzenia przez pewien czas telewizji publicznej, jeśli pamiętam, byli chyba TVP2. Było jeszcze, ale to było jeszcze wcześniej, to było bardzo dawno, jeszcze przed tam zmianami. To, no tam jazda to były takie była próbki, wprawki, żeby rzeczywiście pokazać... Kurwa, przepraszam, rzeczywiście, żeby pokazać... mam 5 lat potem studiów, nie? Patrzymy na ten szanty tam. Rzeczywiście. Chciałam powiedzieć, że ja znam synonimy słowa rzeczywiście, nie, ale taka, wybieram to słowo. To jest też taka subwersywna gra ze słuchaczem i słuchaczką, że po prostu na sam koniec się okaże, że to było, że sami zaczniecie tak mówić. Dokładnie. Jestem trendseterką, jakby to jest moje słowo tego dnia. Młodzieżowe słowo roku. Starcze słowo miesiąca. Starcze słowo miesiąca, tyle tygodni. O nie, to mój telefon twój, teraz. Twój? Jezus. Ten mój. Nie wyciszyłem go, wiesz. Dobra, przepraszam. Nie szkodzi, możesz odebrać. Nie mogę. Z zagranicy. Więc nie będzie kosztowało. Może odziedziczyłeś jakiś majątek. Tak, tylko potrzeba pieniędzy na opłaty manipulacyjne. Przepraszam, ale to abstrahując od tego, bo to były takie tam przejście krótkie, że w tym warte, tak, w tym, no. Ale to były po prostu takie próby, żebyś, czy w ogóle da się te spektakle, które są bardziej w stylu kabaretu literackiego, czy da się je zrealizować? Tak. I no, przecież w telewizji był teatr telewizji. Zgadza się, tak. I to też jakby no, jest tradycja pokazywania teatru w telewizji. No, a tu mam też trudno mi to oceniać, bo ja nie byłam jeszcze wtedy w ogóle przy produkcji, nie byłam w ogóle tam na miejscu, więc nie znam kulis, jak to wyglądało. Jasne. Mogę łatwiej chyba się wypowiedzieć o improwizacji? Tak. Bo my tam też był segment impro. Właśnie, to mnie ciekawi, wiesz, bo to jest zawsze, jeżeli mam kogokolwiek, kto się zna na tym, to zawsze chcę dopytać, jaka jest jego opinia na ten temat, czy to jest w ogóle do zrobienia w polskich warunkach? No właśnie, trudno powiedzieć, bo możesz mieć najlepszych komików, najfajniejsze żarty, ale jak nie masz dobrego montażu i dobrej pracy kamery też, tak, no to nagle wszystko jest takie... Faktycznie, w sumie nigdy nie pomyślałem o tym, że prawdopodobnie odpowiadają za to ludzie, którzy jakby robią pracę dosłownie za kierownikiem obrazu jest jakiś po prostu typ, który... Myślę, że trzeba byłoby pewnie usiąść z komikiem. Tak. I on by pokazał mniej więcej, żeby oddać, no bo jak siedzisz na widowni, to sam jesteś sobie operatorem i montażystą i w ogóle siedzisz i oglądasz i chłoniesz. Zgadza a jednak się. Telewizja, jak masz to szklane oko, które tu pośredniczy. Faktycznie. Nigdy nie pomyślałem, że w sumie coś jest dla mnie tam naturalne, że jak tam montujemy materiał, no to szerokie na setup, wąskie na puentę, chociażby bardzo podstawowa zasada. Ale myślę, że w ogóle da się zrobić dobre impro, jakby zrealizować w telewizji, chociażby właśnie na Netflixie jest duet, który się nazywa... Shit, zapomniałam. Ktoś tam i Schwartz. Aha, tak. Middleditch, tak? Middleditch. Tak. Ten I oni... on grał chyba w Silicon Valley, a ten drugi to Jean Ralphio z tego. Oh, tak. Z Parks and Recreation. Tak. Entertainment 720. Tak, tak. Oh, Jesus, jak to się nazywało? I to według mnie, jak to oglądałam, to naprawdę dobrze się to oglądało w moim poczuciu. Ale myślę, że tam było nasadzonych tryliard kamer. I pomimo tego, że setup był bardzo prosty, oni byli na scenie, na tle kotary i nie mieli, jakby nie było żadnych udziwnień tutaj, oni po prostu sami w swoich strojach wychodzili, gadali z ludźmi, zaczynali grać. Ale raz, że oni to po prostu dobrze zagrali, a dwa, że ta kamera nadążała po prostu za nimi. Bo to trochę tak jakbyś, nie wiem, z kondycją szczura miejskiego gonił maratończyka, no jakby jeżeli, jakby no to musi być jakby ta sama mniej więcej
to samo tempo i pracy kamery i tego, co się dzieje na scenie. Na to, jeżeli... Nie ma tak zwalić na realizatorów, nie? To oczywiście, że ich wina. Starych ekstra, dziadów ale... w kamizelkach. Wszystkich na jedną łódkę zapakować, jak łowią ryby na Zegrzu. Na Przeręblu. Dokładnie się bawią w ten. Wiesz, tym bardziej jest to, jak się myśli, że w Stanach nawet to robią na żywo, nie? Bo przecież Saturday Night Live jest nagrywany, nie jest nagrywany z odtworzenia, on jest transmitowany. Pamiętam jak dzisiaj, jak był chyba Zach Galifianakis był gościem, chyba był tylko dwukrotnie. Zrobił cały sketch, który się zasadzał na tym, że montaż się tam liczył. On dosłownie na żywo robił tam montaż. Ja mówię, wow, to musiał być tyle przygotowany. No właśnie. O Jezu, co jest ze mną? Nie, bo... Słabniesz. No wyraźnie. Bo jeśli chodzi o polski Saturday Night Live, który odbił się legendą, to pamiętam, że rozmawiałem z Martą, ona miała coś tam do powiedzenia, ale jak się zorientowała, jak to wygląda, to chyba odeszła. A nie miałaś tam nic. Ja nie, ale Mateusz Pocha tam działał przy tym. Zgadza się, pamiętam. Znasz, on z Wrocławia jest. No dokładnie. Oni, wiesz, zawsze improkracja była tym takimi elegantami, nie? Myśmy byli tymi brudasami. Chłopaki w garnitu, pod krawatem. I on też strasznie przystojny, to jest, wiesz... Bardzo przystojna grupa. Weź nawet mnie nie wkurwę. My tam wychodziliśmy w piżamach, zapłacili brudne mordy. Ej, a ty w ogóle robiłeś impro? Nie, to jest... nigdy. Okej. Okay. Byłem na warsztatach. Nie byłem. Niestety nie było. Ale wyobrażałem sobie, że chodzę na scenę. Więc to samo. Że jestem na scenie i puszczam do ludzi klaska. Tak jest, tak. I noszę wielką dynię. Nie, ale ekipa tam pamiętam, bo... Oni występowali w klubie, który się nazywał Włodkowica 21. Tam były też jedne z pierwszych stand-upów we Wrocławiu. I myśmy mieli, Jezu, tam się dochrapaliśmy, pamiętam, w 2012 roku robiłem support przed Kacprem Rucińskim. I chyba Bela to prowadziła. Nie wiedziałam, z kim siedzę przy stole. Tak, support bezpłatny, swoją drogą, panie. Bezpłatny support, jak to mówiłem. Nie, bo pozwoli nam wystąpić. I ja mówię, wow, to jest tam najwięcej osób, co będzie. Tam było ze 100-130 osób. Mówię, what? Ale ten, i nawet to wyszło. Tylko pamiętam, jak Bela wyszła, i bo oni byli, improkracja była gospodarzami tej sceny. I to przywitanie, mówię, kurde, to jest jednak inne światy, bo ona mówi, szanowni państwo. Ja mówię, szanowni państwo, patrzę, tu nie przyszedł nikt szanowny z państwa. To są wszystko mordy takie okrutne, bym rzekł. Ale faktycznie, nie chcę cię naciągać na opinię o Saturday Night Live, ale czy bardziej na pytanie, czy jest już dość szeroka baza osób, które mogłyby się zająć pod kątem pisarskim? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tak się jeszcze zastanawiam. A propos kolejnych sprawdzianów z tego, czy potrafimy robić komedię w telewizji, to ciekawa jestem bardzo The Office polskiego. Tak. Bo to chyba lada moment będzie wychodziło. Zgadza się. Z tego, co wiem, tam to też. No, jakby nie było komików w sumie w tym programie, co też jest o tyle dziwne, tak. Że... No pierwotnie jest to napisane przez dosłownie człowieka, który się zajmuje stand-upem i scenarzystę, którzy prowadzili program radiowy. No tak, generalnie nie chciałabym jakby tutaj, nie widziawszy, wypowiadać się, bo to wiadomo, ale zastanawiam się po prostu nad jakością, czy program komediowy robią komicy, czy program komediowy robią aktorzy, którzy mają... To jest pozycje komediowe, ale no nie, no ja po prostu jestem ciekawa. Też, zwłaszcza, że no, pierwotne jakieś tam obrazy, to nie wiem, kiedy będziemy słyszalni z tymi naszymi obawami, bo to chyba już po premierze, zdjęcia z planu, wszyscy tak, o, no świetnie, tak, zwiastun jest taki... No nie, najlepszy, ale to głupio oceniać. No tylko tak. Faktycznie, bo jeżeli, to nie jest tak, że jakby się... Niektórzy posiedli wszystkie rozumy, a reszta to są potworni amatorzy. Skąd nic z tych rzeczy? Myślę, że nawet scenarzystki i scenarzyści, którzy się zajmują wiele lat produkcją telewizyjną, mają gigantyczną przewagę nad tymi, którzy się zajmują tylko pisaniem żartów. Tak. Bo wiedzą, jak sceny działają, wiesz, o co chodzi. I wiedzą, jak się pisze pod telewizję. No tak. Ale brakuje im tego, że czasami w ogóle jest ciężko napisać żart i do momentu, jak się go nie sprawdzi, to tak, zwłaszcza taki sceniczny, to nie wiesz. Może cię to śmieszy tak autentycznie. No ale załóżmy, że wiesz, że ty będąc już autorką sketchy, czy też ileś tam prób improwizacyjnych,
to przeszłaś tę drogę i mentalnie, i na scenie ileś tam razy, więc to masz dodatkowe doświadczenie. Zdaje mi się, i to jest educated guess, że to chyba raczej się uda. Podczas gdy osoba, która nigdy nie musiała weryfikować swoich pomysłów ze sceną, no tak, nie ma tego doświadczenia, tylko tyle, nie? Ale to nie jest też, to znaczy druga sprawa jest, że wiesz, jak patrzę po mnie czy po tobie, to my jesteśmy, ja też, jak mi ktoś nie wisi nad, z deadline'em, to ja nie zrobię. Nie ma opcji. Ostatniego dnia nie ma, więc wiesz, ciężko by było z nami współpracować. Tak, tak, jak mistrzowie prokrastynacji. O Jezu, nie. Ale nie, ktoś ma jakieś zleconko, to by to wiemy. Nie, jak ma, jak ktoś chce przepalić 150 tysięcy nie swoich złotych, to zapraszamy. Zapraszamy, bo to jest też to, wiesz, że finansowanie tego, nie? Bo nie wiem jak to, ale to jest, musisz kogoś przekonać, że no tak, poświęć tyle pieniędzy, nie? Ale te, dlatego też to, że można to robić na mniejszą skalę, chociażby w klubie komediowym, tak, że jest na to scena, przestrzeń i bezpieczniejsza, bo też ryzyko jest mniejsze, tak, i wygrana pewnie tak samo mniejsza, ale... Średnie stawki, średnie wygrane. Czyli życie, jakby tak, ideał, jakby cały czas medium, jakby nic mnie wy nie jesteście doskoczy tym funduszem emerytalnym, co nie ryzykuje przesadnie z hajsem swoim. Bezpieczna lokata. Dokładnie. I napisaliśmy się, Mateusz był dyrektorem, jakby, oj, jest dyrektorem, co brzmiał, jakby miał 50 lat. Był koordynatorem, opiekunem artystycznym przedsięwzięcia, czyli jasne, pierwszego sketch show teraz w klubie komediowym. Tak. Od dłuższego czasu. I napisaliśmy, bo w ogóle jest bardzo ciekawa praca, bo spotkaliśmy się w siódemkę, przerzucaliśmy się pomysłami, potem wyimprowizowaliśmy skecze na scenie, potem je spisaliśmy, potem je poprawialiśmy. Tak. I tak w ogóle powstał testament Millenialsa. Jasne. I rzeczywiście... Ha, ha! Dawno nie było, co? long overdue. No i było, w ogóle jest to dosyć ciekawe doświadczenie, bo tam odgrywamy te swoje pomysły. Tak. I też pamiętam taki moment, w którym nas to ultra śmieszyło na próbie i to już był pierwszy sygnał, że to może jest coś nie jest tak, bo aha, jeżeli nas to śmieszy za bardzo, to po prostu może się jakby w tym swoim pomyśle się aż za bardzo poczuliśmy, tak, że jakby to, jak to śmieszy tylko, że to śmieszy tylko nas. I ciekawe było, tak jak mówisz, zestawienie tego z reakcją publiczności, bo mieliśmy premierowe zagranie dzień po dniu, dwa premierowe zagrania i wchodziły tak różne rzeczy. Jasne. Jest to tak też dezorientujące, bo nie wiesz do końca, czy po prostu publiczność nie skumała, czy co. Ja też ostatnio robiliśmy inny jeszcze sketch show, taki na zamówienie, na zamówienie pewnej znanej marki chipsów. Nie no, jakby to było tak jakby... Serio? No. Wow. No. Coś zostaje... związane z imprezami? Czy... Nie, z motywem przewodnim miał być śmiech i zabawa, paczka, okay, ekipa. Jasne. I ja napisałam sketch, znaczy napisałam, byłam jakby odpowiedzialna już za doprowadzenie do końca, sketchu Hamlet, okay, w którym jakby plot jest taki, jakby więcej sytuacja jest taka, że jest dziewczyna, która dopiero co zagrała premierowy spektakl swój, Hamlet, to w ogóle premiera i debiut na scenie, a wbijają do niej po wszystkim rodzice. Okazało się, że rodzice się przez cały czas śmiali, bo nie kumali, więc reagowali jak publiczność kabaretowa na wszystko. I ja, to jest w ogóle niesamowite, nikt nawet nie westchnął podczas tego sketchu, jak go graliśmy. I nie wiem, czy to jest moje... Ale popatrz, jaki to jest świetny... Świetny meta-żart, że jest to sketch o niezrozumieniu i został niezrozumiany. Absolutnie. Dokładnie. Doskonałe. Super. Ej, szkoda, że ciebie nie było na wideo. No, ja myślę, żebyś to totalnie... Ja bym też się nie śmiał, bo ja nie lubię się wyróżniać z tłumu, ale... Ale w duchu poszedł. Ale potem poszedł meta, tak, to, ten motyw bardzo dobry, bardzo dobry. Wszystko super, ale ten żart był w jakimś sensie też nie, o kondycji człowieka. Zdecydowanie. Nie, nie, ludzie chyba nie skumali w ogóle tych referencji, bo ja byłam przekonana i upierałam się, że wszyscy czytali Hamleta. A chyba wszyscy znają imaginarium hamletyczne, ale nie sądzę, że każdy wie. Wiesz, czaszkę, Jolika, no tak, no ale ja tylko że użyłam tego i... Aha, to źle. Dobra, umówmy się, też może po prostu ten skarb był słaby. No możliwe, tak. Czasem, wiesz, się szuka dziury w całym, podczas gdy całe jest dziurą. Kwestia jest, że
To jest ciekawe w sumie, o kurczę, mogłaś pójść dalej, nie? Że tam, jak to jest na zlecenie chipsów, to że właśnie jakąś antyczną tragedię i tam dwa chipsy chips kładą na oczy, żeby móc przepłynąć przez rzekę konserwantów. Przez rzekę Pepsi i tego. Bo to jest symboliczne, wiesz, system trawienny jednocześnie. Tak, człowieka tak, trwali, tak. Potem wychodzi do nirwany, którą jest toaleta. A Hades wygląda tak, że wszyscy mają nieświeży oddech o chips taki cebulowy, zielona cebulka na przykład, albo mają... Albo Cheeto Dust na palcach, tak zwane obramowanie. Wiesz, z takim to w sumie jest dosyć interesujące, bo jeśli chodzi o pisanie i sprawdzanie tych skeczy, bo to tak w trakcie rozmów z osobami, które zajmują się kabaretem, to oni zawsze mówili, że to jest najtrudniejsze dla nich, że oni w pewnym momencie, wiesz, traci się jakby też pojęcie, że ze sobą się świetnie bawi, ale przejście to na tą scenę było trudne i dlatego te próby to dla nich wymagało. Czy dla was też próby są wyzwaniem, czy to jest raczej... Czy czekacie nawet na nie, że jest w końcu można spróbować te pomysły przekuć na rzeczywistość? Nie wiem, czy my do końca warsztatujemy się z pomysłów, tak. Raczej nie, jeżeli chodzi o improwizację, bo w dużej mierze istotne jest tutaj to, żebyśmy byli na bieżąco też ze sobą w kontakcie, w takim zwarciu warsztatowym, bo czasami, nie wiem, ktoś się odkleja, my tracimy jakieś poczucie, to jest ten magiczny, mityczny group mind. A, jak się go uczysz, to na początku wydaje ci się, że to chodzi o to, że wszyscy w tym samym momencie wychodzą na scenę i robią wrony w trakcie spektaklu impro, ale to raczej chodzi o to, że bez umawiania się na coś jesteśmy w stanie się skumać na scenie. Jasne. Bo mamy podobny gdzieś tam sposób myślenia, podobnie leki myślimy tak samo o scenie. Też, no, dokładnie tak, tak samo wchodzą leki, więc... Ci na ksanie, ci na klonie. Ty to musisz trochę do góry. O, dobra, już jest. Tam się dziwię. Dokładnie tak. Psychiatra on board i on tam patrzy, o tutaj komuś spada dopamina. Trener, tak. W trakcie przerwy. No, to już się wydało, dlaczego mam przerwę w trakcie spektakli. Faktycznie. Nie, no to więc rozumiem. Nie ćwiczymy pomysłów, ale ćwiczymy... czasami na przykład, czasami mamy próby, które są przegadane. Na przykład bierzemy fragment tekstu i gadamy o tym, jak można go byłoby zinterpretować na scenie. Gdyby ta scena była filmem, to na przykład z jakiego gatunku byłby to film. Dobra, ciekawe. Więc jeżeli mamy jakiś bardziej skomplikowany format, który ma jakąś określoną strukturę, to wtedy ćwiczymy takie strukturalne ustawienia. Jasne. Ale nie, raczej nie na zasadzie, właśnie nie pomysły. Bardziej bym powiedziała mechanizmy komediowe. Dobra. Bo nawet jeżeli masz tą mikrowidownię złożoną z twoich kumpli i kumpel, z którymi na co dzień grasz, to jakoś to weryfikujesz mniej więcej, w którym momencie na przykład zaczęło się rozjeżdżać moje myślenie o scenie i myślenie o scenie partnera, i co zrobić, żeby mimo wszystko te dwie koncepcje, dwa niezależne byty i mózgi się jednak złączyły we wspólnym myśleniu. No tak, bo to jest synchronizowanie naprawdę nie tylko jakiegoś tam, nie tylko jakiejś energii, ekspresji, ale też właśnie ukierunkowania pomysłów, tego jak one mają wyglądać i też gdzie wejdziemy, gdzie nie wejdziemy, też jakichś takich granic. Także to wymaga czasu. Ja wiem też, że... ale czy to wyniosłaś tutaj z naszego polskiego podwórka, czy z amerykańskiego? Z naszego polskiego też. Byłam w Stanach. Nie musiałam sobie wyobrażać, że byłam w Stanach. Ale byłam w Stanach. Wyobrażałam sobie, że jestem w kosmicznych Stanach. Jestem na orbicie. Ale to trochę byłaś, bo to była wizyta chyba w Chicago, tak? Też? Tak, Chicago. Legendarnym miejscu, legendarne gdzie... Chicago, zanim jeszcze pozamykały się te legendarne kluby. Tak. Przez pandemię. Się zamknęło. O, what? Serio? No. Oh. Nie wiem, jak Annoyance, chyba co czas jest otwarte, z Second City chyba też, ale IO tam. O, rany. To macie teraz tak naprawdę te koszulki i Prof Olympics, one będą rosnąć na wartości. A, myślałam, że na obozie, że teraz trzeba je wszystkie wyrzucić. Spalić. Publiczne palenie wszystkich. Nie, no one tylko w tym momencie to collector's item, nie? No tak. Jakby... Już nigdzie nie wykupisz. Dokładnie. Ostatni moment, kiedy można było zobaczyć tych konkretnych aktorów na scenie.
Ale nie, w ogóle takie myślenie też tutaj, bo akurat ten mój wyjazd do Stanów się mniej więcej złączył z moją wzmożoną aktywnością w klubie komediowym. Zaczęłam wtedy tam też pracę, już tak bardziej na poważnie, na większy wymiar etatu. I tych prób wtedy było naprawdę dużo. Myśmy mieli trzy próby tygodniowo, po mniej więcej półtorej godziny, dwie godziny. Więc to była ciężka, intensywna praca. I tak naprawdę wtedy podczas tych prób, ale właśnie nie w Chicago, tylko podczas tych naszych prób w klubie komediowym, myśmy sobie wypracowali pewien styl grania, żebyśmy przynajmniej wyjściowo mieli podobne myślenie o scenie, bo wiadomo, że w improwizacji to się wszystko potem rozwala i tak jest tyle czynników, które mogą ci... Najgorsze to się chyba nastawić z góry, że spektakl musi przebiec w dokładnie określony sposób, bo to się nigdy nie wydarza. Każdy ma plan, póki nie dostanie w mordę, jak mówił Mike Tyson. To jest dość dobrym paralelą, jak się zastanawiam między walką a no jakby tam pięściarstwem, a improwizacją, bo tam ćwiczysz na rzecz, na której nie możesz przewidzieć tak naprawdę. Ale jeżeli już się stanie, no to powiedzmy, że powinnaś mieć pamięć mięśniową umysłu, tak, że tu zrobię zwrot, tu zejdę i tak dalej. I w głowie to łohoho, w głowie to słuchaj, latasz po ścianę. Tak. Potem wychodzisz, fuck, bo tam są inni ludzie. Tak. Więc to było dość ciekawe, ale koniecznie muszę spytać o jedną rzecz, czy klub komediowy rusza poza Warszawę, bo nie ma też tajemnicy, że dość mocno jest związany z tym, jak Warszawa właściwie czym żyje, prawda? Dość często tematy, które są tam poruszane, one tak trafiają do konkretnej części mieszkańców tego miasta. A czy myślicie, żeby się jednak wybrać poza stolicę? My się wybieramy na zaproszenie, wybieramy się. Mieliśmy nawet swego czasu z Przekrojem taki tour, impro tour. I jakby jeździliśmy razem i spektakle odbywały się przy okazji promocji nowego numeru Przekroju. Byliśmy w różnych miastach, głównie raczej w domach kultury albo w jakichś fajnych klubokawiarniach, czyli to też nie były to stadiony. Tak, albo nie. Już jeszcze nie. Jakoś, rany, wyobraź sobie stadionowej. Impro na stadion. Już mam nazwę na grupę, stadionowi oprawcy. I zamiast kiboli byłyby, widzowie by się bili po prostu między sobą po wszystkim. Druga strona. Odpowiada. Jas. Bo. Ram. I balą. O nie. Ale to by było... Nie, wiesz co? Rozgrzewki z milionową publicznością. Komedia podniesiona w ogóle do takiej grandiozy, to ona jest śmieszna z innych powodów. Nie? Jakby tak się tak... Jakim cudem to ma być takie wielkie to... Ale stand-up się dzieje na stadionach. Zgadza się, no technicznie rzecz biorąc, faktycznie, choć jak się zastanowisz, że tam są na przykład wymogi wynikające z tego, że tam wyjdziesz, musisz pewne tempo podać takie, bo to jest taka fala tych osób. To nawet, wiesz, ja nie miałem okazji, ale 4000 osób, to jest szalone. Zanim falą dotrze żart do ostatnich rzędów. I od razu gódź się z tym, że 1/3 to... Po prostu tam nie dosłyszała albo coś innego zrobiła, więc tracisz. Nie no, w ogóle te liczby to są jakieś szokujące, nie? Jak się zastanowi, że. To jest jakaś masa. Tak, więc mam nadzieję, że impro do tego nie dojdzie. Zresztą chyba by było ciężko, bo to zawsze jednak jest o budowaniu wspólnotowości. No tak. A jeśli na stadionie to nie jest zabij tamtego chłopa albo ten ma zły szalik, to ciężko mówić o wspólnotowości. Dlatego tak trudne były też te pandemiczne, bo jakby byliśmy poza Warszawą w pandemii w zasadzie, bo wtedy byliśmy w online. Pamiętam, oglądałem to. Na porównanie wszystko oglądałem przez Ekstra. Jak ci się podobało? Wiesz co, tam czasami padły właśnie tak, że jednak przeniesienie tej energii jest strasznie trudne. Jest trudne, jak nie widzisz ludzi. Ludzie w ogóle, ludzie byli jednocześnie byli dla mnie największym zaskoczeniem pozytywnie i negatywnie na tych, na przykład te spektakle na Zoomie, gdzie w ogóle każdy siedział u siebie na chacie, w tle po prostu rozpięta niebieska szmata po to, żeby można było zrobić, tam zielone, że można było zrobić tła. Tak. I ludzie bywali najwspanialsi, reaktywni. Po prostu chcieli się bawić, wiedzieli, że nie ma innej możliwości, a jeżeli chcieli obejrzeć klub komediowy, no to na ten moment to była jedyna okazja, żeby z nami się energetycznie złapać. Były też momenty, że ludzie włączali kamerki, na przykład dawali nam inspirację po prostu mówiąc do nas, więc jakby dało się, ale też były sytuacje, w których
No, jakby się spotkaliśmy z hejterami takimi, gdzie jak ktoś na scenie pewnie by się tak zachował, powiedział, dobra, tam laska, ziewam na ciebie i w ogóle nuda, to raczej umiałabym jej odpowiedzieć tak, żeby ją, mówiąc wprost, usadzić też trochę, żeby ją, albo nie wiem, jest obsługa widowni, która może przyjść do tej osoby i powiedzieć, przeszkadza pani, reszta osób chce oglądać, a pani jest najebana, czy cokolwiek, czy pan. Proszę przestać być najebana. Proszę przestać być, proszę szybko wyprzeć, natychmiastowo. Bo tacy też, no, jest łatwiej tym, jak, jakby masz też kontakt wzrokowy, możesz z kimś pożartować i też jakby rozładować pewną sytuację. Tak. A w tym online, gdzie jest jakaś tam, nie wiem, osoba, która ci pisze nuda i po prostu masz tylko to na tym czacie, jakby giną ci inspiracje od ludzi, bo cały czas ktoś ci napieprza po prostu nuda, jakby i za to zapłaciłam 10 zł. Oddajcie mi moje 10 zł, złodzieje. Słuchaj, kurwa, ostatni raz na to byś. Rzeczysz do kogoś w domu po prostu. No więc trudno jest, bo najłatwiej chyba jest na to wtedy, jakby kątem oka to widzisz, ale trudno jest to, trudno jest na tym zapanować, zawsze mam takie osoby. I na te, nie wiem, 70% osób się będzie bawiło świetnie, a pozostałe 30% nie wiedzą, po co tam są. I jedni po prostu wyjdą z tego wydarzenia, bo to najprościej jakby. W ogóle nie ma prostszego uniku w takiej sytuacji, po prostu się wylogowujesz i nara, nikt nawet nie pamięta. Tak, to nie jest zbieranie kurtki i przechodzenie między ludźmi. Tak, przewciskanie się, jakby hałas i ludzie to widzą cię. Tak. Można zrobić, po prostu można, a niektórzy mają potrzebę, żeby o tym powiedzieć na głos, no i... Jest to trudne, bo jest to jeszcze tak inne zarządzanie tą energią. I w ogóle od tego momentu, naprawdę powiem ci, jeżeli powiedziałam cokolwiek złego kiedykolwiek o wideoblogerkach i instagramerkach i influencerkach, odwołuję to. Straszne, bo praca, jakby gadanie po prostu do kamerki jeszcze w sposób hej, który w ogóle wzniesie ci energię i nie wiesz w ogóle, co ci ludzie myślą, czy w ogóle siedzą na kiblu i cię oglądają w tym momencie. A ty musisz być najlepszą wersją siebie jako ten host czy ktokolwiek. Jest to tak cholernie trudne. Zgadza się. Teraz jest na HBO miniserial dokumentalny, malowanie z Johnem. John Lurie jest którego w ogóle malarstwo polecam bardzo mocno, bo jest jedno z zabawniejszych, jakie widziałem. Fajnie, się że nie śmiałem. Taka naszpikowana takimi odnośnieniami już artystycznymi. Są, tak, zdecydowanie. Ale jesteśmy... Rzeczywiście, tak. Czytamy książki i oglądamy malarstwo. Tak, bo w telewizji oglądam malarstwo, bo ja byłem na jego wystawie w Zachęcie i potem patrzę, jest serial dokumentalny, muszę zobaczyć. Super. I powiem ci, że on świetną rzecz opowiada, bo to jest bardzo dziwny serial dokumentalny. I on tam mówi, że tak, jak zaczęli to kręcić, to on się stał coraz lepszy w mówieniu sam ze sobą do kamery, a stał się coraz gorszym człowiekiem, bo nie możesz być... Myślałem, że coraz gorzej malował. Nie, po prostu wiesz, że to traktowanie kamery jak człowieka wymaga pewnej dozy psychopatii. Tak. Mimo wszystko. Tak. Wymaga takiego... Różnicą jest zawsze, jak na przykład mówisz do mikrofonu, wyobrażając sobie, że mówisz do kogoś. Już na tyle jesteśmy wytresowani, jak mi się zdaje, telefonicznymi rozmowami, że rozmawiając, wyobrażamy sobie kogoś, kto nas słucha. Ale myślę, że chyba, wiesz, nasze pokolenie jeszcze nie traktuje tego tak samo, jak oni. Że nagrywasz coś, wyobrażając sobie, że ktoś to ogląda. Tak, ale na szczęście już są machinacje reptilianów, żeby młode pokolenie było tresowane do tego dość skutecznie. Faktycznie, to były szczególnie spektakle impro, które... Jeszcze oko ci zlatuje, bo jakby musisz patrzeć się w kamerę, ale widzisz siebie samego i wszystko inne widzisz poniżej poziomu kamery, więc to oko leci na dół. Tak, odruchowo patrzysz, sprawdzasz miniaturkę. Jak wyglądasz i czy się, nie wiem, szminka nie roztarła na zębach. Zwłaszcza, że jeszcze, jeśli nie możesz mówić tak, wiesz, jakby bezpośrednio, tylko właśnie w ramach sceny, to tego impro... Pamiętam raz, już przywoływałem tę historię, ale jestem po prostu... Hats off, bo na jednym z open mic'ów internetowych pewien gentleman otworzył scenę impro. Sam na kilka postaci w swoim pokoju mówię, you magnificent bastard, to jest najbardziej odważna rzecz, jaką w życiu widziałem. Nie poszło dobrze, żeby nie było właśnie, ale sam, wiesz, odwaga, no żeby wyjść nagle, dobra, tu postawię kamerę i tu będę 10 osobami. Mówię, wow, to jesteś, wow, no niesamowite. Więc mam nadzieję, że te czasy nie wrócą, ale czy czegoś się nauczyłaś, jeśli chodzi o samą formę? W online'owym? Tak. Czy coś z tego się uda wynieść, myślisz? Może właśnie na pewno, taką publikację? Na pewno chociażby to mówienie na pusto. To jest jakaś umiejętność. To, jak mówisz, to chociażby po tej konferencjerce.
udaje ci się, masz już pewne wytrychy, pewną, pewien jakby, to jest... Utwardnieje ci dupa od tego, tak miałam wrażenie tak, trochę, tak. Że rzeczywiście... Dla wszystkich fanów tego słowa. Ej, do końca rozmowy już sporo jest tego. Weź to powycinaj trochę tam. Ale ja tak zawsze mam, jak rozmawiałam z Jaśkiem Wasilewskim u niego w podcaście, to moim słowem używałam słowa absurdalnie. Absurdalnie, tak. Mi po prostu wjeżdża chyba jakoś... Które jest, co by nie mówić, odwrotnością słowa rzeczywiście. Co no. Skrajności widzę w kraju, nie może być. Dopasowuje sobie słowo do podcastu. Tak, tutaj mówimy o tym, co jest, a tam, co jest czego nie ma. A tam, co jest absurdalnie. No faktycznie. No więc... To jest umiejętność jednak, jest, nie? I... Jest to umiejętność i jest to bardzo trudne. Znaczy, teraz widzę, jak bardzo jest to trudne. I też taka odporność chyba na te negatywne rzeczy, bo... Ja niestety, no nie wiem, graliśmy jakiś spektakl w online z gościem, wszyscy pisali, że było super, ale był jeden komentarz, który jakoś mega pojechał. I ja oczywiście zapamiętałam ten jeden komentarz i żyłam cały potem wieczór. Jak tak. Nie, umówmy się, ja też długo tego nie przeżywam, ale pół wieczoru myślałam o tym, że ta jedna osoba napisała tak po prostu soczysty komentarz na temat tego, jak chujowe to było. O, ale zostawiła 50 zł na piwku, więc trzeba pamiętać. Póki płacą. Co chciał przekazać tym swoim zachowaniem? No więc taka odporność też na to, żeby się nie przejmować, bo w pewnym momencie mam poczucie, że jakbym się przejmowała wszystkim, co mówią ludzie na temat tego, co robię, to bym nie robiła nic po prostu. Zgadza się. No tak, to jest ten, no mimo wszystko wiesz, jak się zastanowić, dla wielu osób występy publiczne to jest największy strach, jaki jest. To nie wynikający z tego, że mają problemy z głosem, czy z emisją, czy z prezencją, bardziej z tym, że mimo wszystko, coś co dopiero zauważyłem, właśnie lapiąc się w oko kamery, że to jest taki wstyd czasami przed samym sobą, który trzeba pokonać. Ja na przykład nie jestem w stanie, jak jestem gdzieś na zewnątrz, wiesz, i tam już mi nagraj zaproszenia, mówię, nie, muszę tu w domu, ja nie mogę, ja nie mogę. Tak, przy kimś, ja też nie. Takie. Więc to jest poziom, który ja właśnie tak patrzy się w telefon, tak. Ja mam... prowadzenie live'ów też. To jest na ja mam dreszcz po prostu. Ja jestem. Ja w ogóle nie mam Instagrama, jakby nie robię relacji, mało wrzucam w ogóle w mediach społecznościowych i musiałam raz robić u nas na klubie Insta Story, tylko dlatego, że zaproponowałam pomysł i wszyscy stwierdzili, że skoro już zaproponowałam pomysł, to powinnam jakby był polonistyczną zabawą ze słuchaczami. Akurat nie było jakiegoś tam wolontariusza, który się rzucił. Za drugą, nie, znaczy byli, w ogóle byli ludzie i była jakby, była Magda, która była od strony jakby po drugiej stronie obiektywu, więc nalała mi wina, więc w ogóle jakby super poszło. Pod koniec już totalnie. Właściwie jakby przy trzeciej buteleczce to już tak. Ale to, co mnie chyba najbardziej mnie deprymuje, bo już olewam to, jak już wyszłam, czy miałam potargane włosy, czy coś tam, czy się, nie wiem, odkształciła jakaś sukienka, nie, whatever, to już olewam. Ale jak słyszę czasami, co mówię, jak się zapętlam, albo jak, jak to chociażby tutaj z tym powtarzaniem cały czas tego samego słowa, kiedyś na tym łapiesz, a nie jesteś w stanie tego skontrolować, bo tu też, i przypomina mi się taka anegdota z moich studiów, zdawałam podczas jednego z egzaminów, pamiętam, że to był w ogóle bardzo trudny egzamin, story literatury, mega kolos, jeszcze jest to bardzo na poziomie meta, dużo filozofii, literatury, no trudna rzecz. I nie da się nad tym prześliznąć. Jak nie wiesz, to nie wiesz. I naprawdę starałam się tam, po prostu byłam ja i jeszcze jakieś inne dziewczyny i żadna z nas nie wypadła zbyt dobrze. Żadna. Wydaje mi się, że mogłam mieć najwięcej wiedzy, ale dukałam, byłam zapocona, w ogóle jakieś przeżywałam katusze. I na koniec one wszystkie zostały czwórki, a ja cztery mniej. I profesor, który egzaminował, powiedział, że do tej pory to pamiętam, powiedział: gdyby okrasiła pani swoją wypowiedź choć odrobiną elokwencji, byłaby czwórka. Co za w ogóle dla studenta, do studentki polonistyki to jest naprawdę spoliczek. On był południowym dżentelmenem w XIX wieku. Więc, my lady. Zostało to ze mną. Zostało to ze mną, ta elokwencja. To jest problem, który wiesz, ruguje czasami... nie tyle nawet jakaś tam szkoła emisji, tylko radio na przykład jest dość dobrą metodą i to jeżeli mam polecić komukolwiek, kiedykolwiek, nie wiem, tobie to prawdopodobnie nie muszę. Chodzi o to, że
przygotowania sobie zdań, tak, na, mm-hmm. na podgrzewania na wolnym ogniu i jednocześnie mówieniu no tak. to, co się teraz widzi. Tak, nie? Tak. Tam to w ogóle trzeba mieć, wiesz, taki dwutorową głowę cały czas, czyli pilnować mm-hmm. czasu i mówić nie, bez przerwy, z ładnym tak. tembrem, cały tak, czas mniej więcej tak. tak. I wtedy... Ty masz w ogóle dobry głos, ty masz głos radiowca. Ja pracowałem w radiu, mm-hmm. wiesz, i to jest jakby zawsze lubiłem, bo właśnie problemem z takimi rzeczami jak jakieś live'y i tak dalej, mm-hmm. że ciężko wyobrazić sobie jednak tę osobę, która mm-hmm. siedzi. Tak. Bo to jest takie multum, jednak to jest obraz i dźwięk i jeszcze to trzeba, jeżeli coś jeszcze musisz grać, to myślę, kurczę, to jest trochę dużo. Mm-hmm. I myślę, że też się chciałem dopytać, czy masz takie jakieś programy, które na przykład oglądasz do jedzenia właśnie? Wyłącznie? O, mam, oczywiście. Mam. Mm-hmm. I ja zawsze tak myślę, kurczę, przecież ci ludzie włożyli dużo pracy. To jakby, wiesz, to dla nich może była ambicja. Czasami ja sobie tak siedzę, wiesz, jednym okiem patrzę. Ale ja oglądam powtórki. Jakby jak oglądam coś pierwszy raz i to chłonę pierwszy raz. Na przykład teraz po raz kolejny sobie zapuściłam Seinfelda. A, je, tak. I oglądam... Najbardziej seksistowski, rasistowski, homofobiczny. Ale jest. Zabawny. Nie, właśnie był odcinek o gejach, swoją drogą, wczoraj oglądałam, że cały czas było powtarzane, co drugie zdanie, że wszystko jest tak, jakby to, ale to jest mnie, ale mam tak. z tym luz. Totally fine. Co też jakby teraz z perspektywy, ja wiem, że to też nie będzie jakiś tam hot take, jak teraz mówię, ale że zrobili taką tam, wiesz, koncepcję, żeby pokazać osobom młodszym ten serial i tak, o Jezu, no oczywiście, że jest ten. Tylko, że trzeba pamiętać, że to wyszło w tym 92 roku, gdzie Ellen tak. miała za jednak no, grube nieprzyjemności, nieprzyjemności. No, po prostu została zdjęty jej program, kiedy tam ona sama miała coming out. Mm. Więc to były inne trochę atmosfera w Stanach no tak. Zjednoczonych. A czy tylko, mam nadzieję, że nie do, ale przyjaciół też męczysz, bo przyznam, że ja nigdy tego serialu jakoś się nie przekonałem. Znaczy, wyrosłam trochę na nim i lubię go, ale nie mam już chyba, nie mam w tej chwili na niego fazy. Kiedyś tak. miałam, ale... Ale chyba już mi trochę przeszło. Ale jest. Lubię, no ja jestem z tych, którzy, tak, tak, no, którzy oglądali, których ktoś myślał. Zdekodowany Kanał Plus. Aczkolwiek, no 19 czy tam 20 godzina, tak. kiedy nie było szumów. Zgadza się, ale może najwytrwalsi tak. potrafili zdecydować. Ale to ale, i 13 posterunek chyba wtedy był z, oj, tak, z salonu. Był. To ja można było sobie porównać bezpośrednio, jak to wygląda, w ogóle, jak powinno tak sobie wyglądać. Czasami myślę, na czym ja się wychowałam, to zastanawiam się, czy ja rzeczywiście mam dobre poczucie humoru, ale... Ciekawy w sumie, ale bo też widziałem, że przyjaciele chyba mieli nawet jakiś tam odcinek po latach, reunion i tak dalej. Chyba mieli, ale ale nie wiem, czy to nie było, czy to był koncept, czy to jest bardziej show, że to nie był odcinek, tylko oni się spotkali po prostu w warunkach studia, a, nawet programu. Pogadali i tak dalej, no tak. faktycznie. A z tych seriali jakbyś miała wymienić, bo wspominaliśmy o Parks and Recreation, a czy jeszcze jakieś takie, bo dla wielu ludzi The Office jest zdecydowanie. Oj tak, no wiadomo, który też tam jest pełen treści, które nie są, są dalekie od poprawnych. Zgadza się. Ale mnie on bardzo bawi, no. Tak, a bardzo która wersja, bawi. Bo to też jest chyba amerykańska. Dość... Amerykańska. No. Brytyjska, przyznam, że ja tylko brytyjski kawałek obejrzałem. Mm. Nie. A nie oglądałeś całego The Office? Nie. Nie weszło? Nie, ja nie lubię się śmiać. Ale ja też, znaczy w ogóle ja generalnie nie. wolę smutne, wolę rzeczy, które mnie umartwiają wewnętrznie. Zdecydowanie, tak. Bo to jest śmieszne dla mnie. Szczerze mówiąc, ja miałem problem z takim, jak były jakieś takie, na przykład wiesz, siedziałem skasowany i tam leciały w domu, puszczałem sobie jakieś tam, wiesz, takie reality show i tam typy tam mam bardzo ciężkie, mnie to strasznie śmieszyło, że ktoś miałby w telewizji takie swoje problemy zewnętrzne, że zawsze mnie śmieszyła ta... A pamiętasz ten program, gdzie ludzie się bili? Zawsze było tak, że ludzie z widowni wskakiwali i zaczęli się szarpać, no, bić, okładać. No, Jerry, to tak, Springer, tak. Tak. Swoją drogą, Jerry Springer jest o tyle ważną postacią, że na jego podstawie jego żywota napisał operę Stuart Lee ze swoim towarzyszem i to była Jerry Springer Superstar, Jesus Christ chyba, albo tak się duchu. Napisali operę o tym człowieku i polecam. Zajęliście. Mam nadzieję, że będzie też w Polsce jakoś niedługo. To jest niesamowita rzeźnia. Nie, bo wiesz, tak jakby się zastanowić, to faktycznie, że o ile jeszcze możemy mówić, że literaturą to
Polska stoi trochę osobno, to jednak jeśli chodzi o poczucie humoru i tak dalej, to większość osób z naszego pokolenia ma jednak trochę takie pożyczone wspomnienia, sudoamerykańskie bym je nazwał, czy jeszcze jakieś takie z dzieciństwa komedie, tudzież ten, bo filmy komediowe na przykład poza tam jakimiś wątłymi przypadkami, to raczej w 100% z zagranicy, prawda? Teraz o tym myślę, no bo z dużymi, że też to jest to, co u ciebie leciało po prostu w telewizji, tak, jak byłeś dzieciakiem. Zgadza się. I z czegoś śmiali się twoi rodzice, a ty przy nich siadałeś i też się śmiałeś wtedy, kiedy oni się śmieli, chociaż nie kumałeś totalnie, o co chodzi, z czego jest żart. Po latach rozumiesz, o co chodzi, że oni się z seksu i jebańska się śmiali, a ty... No zobacz. Śmieszny pan. Tak. No ja pamiętam, no u mnie leciał Marcin Daniec. Leciał Marcin Daniec. Marcina Dańca. Mogę, pierwszy i chyba jedyny autograf, który ja wzięłam kiedykolwiek, to był od Jerzego Kryszaka. Wspaniale. Którego spotkałam po prostu w Międzyzdrojach, chyba na koloniach, taka zajarana. Panie Jerzy. No i bo kojarzyłam go, tak? I kabaret Olgi Lipińskiej też leciał. Leci kabarecik. Tam zawsze w całym odcinku ja na Wściekliców czekałem najbardziej. Mnie to nie wiem, dlaczego strasznie śmieszyło ten koncept, ja chyba te akcenty i tak dalej. Może. To, że ten sketch się zawsze kończył, że we wsi... Moskal. Idź ta polem, bo tak, we wsi Moskal stoi. Nie, no się mnie to strasznie śmieszyło. Ale, to jest, no... To był trochę inny humor, trochę bardziej abstrakcyjny, ale nie ominęły mi też te wszystkie właśnie komedie naszych czasów. Ja w ogóle, to jest w ogóle ciekawe, bo ja w ogóle bardzo się bałam pytania, że zapytasz mnie o moje jakieś komediowe wzorce, paradygmaty komedii. Mam nadzieję, że nie, bo to... Ja jej w ogóle nie mam, bo słusznie. Jakby poczucie humoru jest czymś dla mnie tak subiektywnym, nie da się go nauczyć. Najgorzej chyba, jak ktoś stara się być zabawny, żeby wbić się w ten ton, który jest oczekiwany przez słuchaczy. Dlatego ja bardzo staram się napełniać... A poza komediowe inspiracje. Tak, napełniać się treściami, które są poza komediowe, bo najlepsza według mnie komedia jest z obyczajowości. Jeżeli jesteś w stanie w tej obyczajowości, która jest czasami dosłowna, czasami bezbarwna, dostrzec te małe komediowe iskierki, no to jest właśnie to. To jest żart sytuacyjny, żart słowny, jakaś postać, która sama w sobie jest zabawna. A czyjaś twórczość taka, która nie kojarzy się w ogóle z komedią, jakoś przetwarza się przez twoje zworniki w formy komediowe? Formy komediowe? Tak, jeśli byś miała wymienić. Bo pamiętam kiedyś właśnie, że zapytano jednego takiego amerykańskiego komika właśnie, jakie są jego komediowe inspiracje. On powiedział Julius Erving, tam środkowy obrońca Los Angeles Lakers w latach 80. Najlepiej podawał. No dobra, to też jest ciekawe w sumie. Czemu by nie? Jego inspiracją jest to, że się sportem zajmował. No tak. Nie mówiła ani słowa, ale on jak patrzył na niego, to dla niego było tak, chciałbym to robić. Nie? Masz może takie osoby, które chciałabyś emulować? Chyba nie. Raczej tak naprawdę zależy. Ja w ogóle bardzo nasiąkam atmosferą książek i filmów, które w danym momencie przepracowuję. Jasne, tak. I pewnie jak mnie zapytasz teraz, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jest Paul Toro, którego książkę dopiero co przeczytałam. To są książki podróżnicze. Jasne. Ale on, właśnie to są bardzo nietypowe, bo on opisuje samo podróżowanie. Akt podróży. Jasne. Dokładnie tak. Siedzi w pociągu, osoby, które spotyka, i nie opisuje tego w różowych kolorach, tylko jak się nie ma gdzie wysrać, za przeproszeniem, to nie ma się gdzie wysrać i po prostu trzeba się wysadzić za pociąg. I jest przy tym bardzo sarkastyczny i ironiczny i na przykład to mnie bawi, chociaż to myślę, że nie jest zamysłem książki. Ona jest w jakiś sposób jest zapisem podróży. Nie ma być intencją, nie jest to, żeby cię rozśmieszyć, tylko żeby ci pokazać to doświadczenie. Tak. No, ale chyba nie mam takich wzorów, takich właśnie, nie wiem, czegoś, do czego mogłam się odwołać i rzeczywiście podać trzy konkretne nazwiska. Jasne, albo dzieła. No tak, czasami wiesz, to tak pozorem nasiąka się jakimś nawet manieryzmem albo tym podejściem tworzenia czymś i to nieświadomie. Czasami też tak sobie myślę o tym, że struktura w ogóle jest, a wracając do struktury książek, przepraszam, weszłam ci w słowo, ale jeszcze po książek ja w ogóle dałam sobie takie... Ponieważ w pandemii czytałam mało, więc w tym na ten... O dziwo, nie? Ja o też dziwo. Miałem problem. Nie? A na ten rok dałam sobie jedną z takich rzeczy, które chciałabym zrealizować, to żeby przeczytać minimum 12 książek, żeby mieć ten rytm. I książka, od której zaczęłam rok, to jest książka polecona mi przez Martę Podobas, Kolos. Nie wiem, czy czytałeś coś takiego. O studiach.
Czekałam na twój żart. O sile. I jest to skandynawskiego pisarza Norwega, jeżeli dobrze pamiętam. Norwega, który ma, o, żarcie, na imię Finn. Co za łeb. Tak, tak Martin Polak. Nikt by tego nie wymyśliła. No więc ta książka jest, i ta książka, opis jest, że już recenzenci piszą, że to jest zatrważająca książka, która zmienia w ogóle myślenie o męstwie. Marta, jak mi pożyczyła tę książkę, mówi, że ona... No ona nie jest w trakcie, ona, to jest za mocne, ona nie może nie da rady po prostu, bo to jest hardcore, no. Tak. Więc ja wziąłam tę książkę, zaczęłam ją czytać i po tych, jakby... Śmiech, łzy, lecą. Beka. Nie, właśnie, byłam w takim oczekiwaniu, jakby za chwilę ktoś miał wejść i mnie zamordować, więc w takim napięciu, który stwarza thriller, i czytam to, i czytam 30-stronicowy opis rozprawy, sądowej, przeplatanej filozoficznymi dywagacjami na temat natury zła, już taka wkurzona, mówię, Marta, kiedy ktoś umrze? bo mówię, że to jest straszne i tak dalej, napięcie, ona, nie, mówiłam, że po prostu jest to rzeczywiście, że strasznie się to czyta, bo jest męczące. Mówię, kurde. Ale przebrnęłam przez tego kolos. I rzeczywiście kolos w tym momencie nabrał wymiaru, że to jest nie tylko wysiłek bohatera, ale też twój, czytelniczy. Zgadza się. Generalnie polecam, jak tylko przebrnie się przez część właśnie o naturze zła. Legalistyczno-moralną. Tak. Tak, to są takie lektury, a są jakieś takie, które byś jeszcze wskazała, bo ja pamiętam, że zbolano tam 4-6-6. Miałem dość problem, że to przyczyniać głównie ze względu na to, że on tam opisuje potwornie dużo przemocy, która najgorsze jeszcze, że wiesz, że to jest rzeczywista przemoc. Wiem, że powiesz, najgorsze, że to było zabawne. Że się śmiałem cały czas i zapłakałem książkę po prostu. Nie, ale czy jeszcze jakieś takie lektury, które polecenia? Są ludzie, wiesz, że nie są przejściem, wiesz, przechadzką w parku, ale warto... Ojej, to mam taką książkę, która uważam, że no jest magiczna, mega magiczna. Radosław Rak, właśnie o wężowym sercu, czyli... Nikę ubiegłoroczny. Tak. Teraz będzie serial w ogóle. Naprawdę będzie serial? Jak masz jakieś koneksje, dzwoń po ludziach, żeby się tam dostać. Bo moim zdaniem do serialu? To będzie coś. To będzie duże. Ja bym mogła zagrać taką babę na przykład na wozie. No, nie byś się nadawała. A czytałeś tę książkę? Zgadza się, tak. Bardzo ciekawe. W ogóle nasz inspicjent Maciej Pechoza był na festiwalu języka polskiego w Szczebrzeszynie. W Szczebrzeszynie. W Chicago. W Szczebrzeszynie. I specjalnie z myślą o mnie wyczekał w kolejce po podpis do autora, jednocześnie przebąkując o klubie komediowym i tak dalej. I no, dla mnie to jest jakieś w ogóle spełnienie marzeń, gdyby on był w ogóle gościem w klubie komediowym. Zgadza Uważam, się. Że ma taką umiejętność, taką plastyczność, że jestem pod ogromnym wrażeniem, że komuś w głowie się rodzą takie słowa i takie melodie i takie treści i takie historie, jest w stanie to zapisać i to nie traci na tej magii. Jakby ja byłam, no ja byłam powalona i nawet raz, że historią, bo ona też jest bardzo ciekawa, ale dwa tym, jak bardzo subtelne i takie właśnie plastyczne jest to pisarstwo. Zgadza się. Tutaj jedna tylko anotacja, że autor mieszka na Śląsku, to musielibyście go sprowadzić, także to jest jedyny problem. Ale poza tym uważam, że to jest taka jakieś takie ładne zespolenie dwóch nurtów, czyli ogarniania się fantazy w Polsce, które było zawsze dziadowskie i takie smalcowskie, wiesz, to chłopy to piszą i to... I z tego na szczęście niektórzy dorośli, bym to poznał. Mam nadzieję, że tak będzie ze stand-upem kiedyś. A drugi rzecz, że jednak, wiesz, taki podskórny nurt jednak emancypacji i przynajmniej wspominania o losach osób z gminu, nie teraz jest taki rok, kiedy dużo książek, znaczy rok, taki okres w literaturze polskiej, że tych książek się, o... My w ogóle w klubie mamy, bo zapraszamy autorów do klubu, żeby też nie kisnąć w graniu tylko o takiej obyczajówce, randkach i korpo. Zapraszamy często właśnie też pisarzy. W kontekstem jest zazwyczaj jakaś książka, która się ukazała na rynku.
I mamy taki nurt Impro bez martyrologii. I zapraszamy w ramach tego nurtu pisarzy, którzy piszą o chłopstwie, o właśnie tej Polsce bez niższych klas, tak, niższych warstw. To jest trudne granie. Graliśmy też do książki Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego. To były bardzo trudne inspiracje, ale ciekawie jest się też z tym zmierzyć i tych książek jest kilka. Nie wiem, czy czytałeś Chamstwo tak, też. Ja akurat Chamstwa nie czytałam, ale... No nie wiem, czy można by było ukręcić z tego jakąś... Komedyjkę? No właśnie tak, okay. tak. Ale był u nas Brian Porter Such, który napisał całkiem zwyczajny kraj. Tak. Też właśnie o Polsce. W ogóle ciekawe, Polska okiem Amerykanina, jasne. Widziana okiem Amerykanina, więc też nie ma, więc ta cała opowieść była pozbawiona tego kontekstu, że o Polsce trzeba pisać w określonej, jeżeli jesteś Polakiem, to mówisz o Polsce w określonych słowach i sposób. Faktycznie, że tutaj jakiś szerszy był bieg, to ujmował Davis i wszyscy go po prostu tam, o, w końcu ktoś ten, tak. Może rzeczywiście czasem brakuje też cofnięcia się i spojrzenia na to, a czy któraś z autorek, któryś z autorów cię zaskoczyła bardziej w ramach tych spotkań? Najbardziej w sumie może. Najbardziej. Bo no, pozytywnie, a negatywnie możemy anonimowo. Ja. Bo bądźmy też szczerzy, niektórzy pisarze to są buce po prostu, dosyć ciężko. Czasami te kooperacje bywają trudniejsze. Bo tak, to znaczy nie buce, źle się wypowiedziałem, ale mruki takie, wiesz, siedzą zamuleni. I tak trochę trzeba ich tam kijem szturchać zawsze, bo... U nas oni mają tyle, mam wrażenie, też bezpieczną rolę, bo wychodzą z książką, czytają fragment książki, więc jeżeli nawet ktoś nie ma tej lekkości albo po prostu chęci się eksponować jakoś na scenie, to zawsze jest, jakby ma tą maskę, ma tą bezpieczną, bezpieczny bufor w postaci swojego dzieła po prostu, które przedstawia, prezentuje. Dla mnie zawsze, zawsze ogromnym stresem, ale też największym wyzwaniem i też ogromną przyjemnością jest granie, kiedy naszym gościem jest profesor Bralczyk. Bo to w ogóle to ostatni spektakl, jak go wspominam, to pan profesor też bardzo zgrabny, ale jednocześnie niepozbawiony nutki ironii komentował to, nie tylko to, co graliśmy w zasadzie, mniej to, co graliśmy, a bardziej to, jakich słów używaliśmy i czy ze zrozumieniem. I to było bardzo... Ale to jest rzeczywiście taniec na rozgrzanej blasze. A przypominam, brak elokwencji w moim przypadku. Zasiane są plewy niepewności. Tak, lęku. Tak, jakby drzewo lęku wzrasta we mnie. Drzewo lęku, podlewane regularnie. Tak, ale no więc to było bardzo i jednocześnie było pouczające i było na luzie i też... Też to, my byliśmy bardziej spięci, mam wrażenie, niż sam nasz gość, który miał z tym znacznie więcej luzu i był i to było niesamowite. Wszyscy, teraz nie, trudno generalizować, mnie cieszy każde granie z gościem, bo ono w jakiś sposób otwiera na literaturę, a nie tylko na literaturę, na muzykę. Bardzo, bardzo też wspominam z takich... Pierwsze, to nie jest to moje może top 5, bo teraz trudno, musiałam teraz to wszystko sobie przypominać, ale to, co mi teraz przychodzi na myśl, to jest granie, do którego zaprosiliśmy Pawła Althamera. Jasne. I to nie było wiadomo do końca, co to będzie. Rzeźby. Właśnie był performance połączony z żywą rzeźbą, bo on w złotym stroju usiadł na złotej ławce, czy w ogóle na ławce i po prostu siedział. I to była jego ekspresja i czegoś takiego na scenie jeszcze nie mieliśmy do tej pory, więc ogranie tego... Może być skacowany. To by się nie chciało. Nie, ale... Dobra, ja tu posiedzę. I to było bardzo takie... To było bardzo organiczne, bardzo zaskakujące i bardzo autentyczne, bo to nie było silenie się na nic, nie było jakby to było bardzo spójne z tym, co on robi sam jako twórca. Faktycznie, tutaj no, ludzie z naprawdę różnych bajek. Ja pamiętam właśnie schodząc kiedyś do klubu komediowego, po naszym chyba występie była jakaś premiera i tak zobaczyłem, tę osobę znam, tę osobę znam, ale te dwie osoby to by nigdy się ze mnie spotkały, bo to chyba pan Polski i pan Owsiak był wtedy przyszli. Możliwe, że tak było. Mogło tak być. Nigdy nie byłoby takiej sytuacji poza tym miejscem, gdzie oni siedzą, bo nie chcieliby być sfotografowani nawet razem na jednym audytorium.
Teraz pomyślałam, co by było, gdyby gościem, bo w sumie nie mieliśmy za bardzo sportowców, jak tak myślę. Wyobrażam sobie, że przychodzi sportowiec i każe nam robić sprawdzian z fizyczności. Byłoby, myślę, że jest kilka osób takich, które by was zaskoczyły ze względu na to, że jakieś takie ekstremalne sytuacje to jest udział życia czasami sportowca, bo to jest bardzo dziwny żywot, taki poświęcony, wiesz, w szczególności jakiś taki. Kurczę, ale aż się teraz zastanawiam, pamiętam, jak mieliśmy okazję z panem Kajetanem Kajetanowiczem współpracować, to jego poziom opanowania tego człowieka, który jedzie samochodem 200 km na godzinę przez las. No tak. On jest nie do... Ten facet ma nerwy ze stali. Dosłownie nic go nie wyprowadza z równowagi, bo on w ramach tego sportu swojego na przykład 4 godziny ryzykuje życie każdą sekundę. No to ja na sobie myślę, co za problem, każdy jedzie samochodem. Jak go usłyszałem kiedyś ten samochód z bliska, mówię, Boże święty, wsiąść do tego i jeszcze rywalizować? Nie mam możliwości takiej, nigdy mnie nie namówił. Więc może to on jest takim kandydatem, bo przyznam, że na pewno tam miał historię pod tytułem, no i tam wpadliśmy do rzeki, musiałem wyciąć się nożem, bo samochód był zmiażdżony i powoli mnie zalewało, więc takie sytuacje. Nie, ale to tylko wspominając, dobrze, że wspomniałeś panie Radku Raku, ponieważ właśnie serial, z tego co wiem, jest już realizowany i odpowiada za to grupa produkcyjna, która stworzyła taki serial Watacha. O, więc, ja nie oglądam tego serialu, ale słyszałam o nim dobre rzeczy, więc tak, jakby... jest dobrze zrobiony. To jest dosyć... Watacha była w Bieszczadach? Tak, jeszcze z wykorzystaniem właśnie, wiesz, no dużo zdjęć na zewnątrz. Natury, no bo tu też natura, myślę, że będzie grała... Nie, ja bez kitu. Jak ktoś zna w ogóle dojście tam, to ja mogę tam zagrać kamień, pierniczę. Ja nie umiem grać. No nie, ej, poczekaj. Jakbyś chciał grać kamień, to grasz główną rolę. A, w jakimś sensie. Faktycznie. Bo tam przecież... Dobra, to jakiegoś dobra, węża bez spoilerów, jak ktoś tu nie dokładnie, czyta. To ja tego węża, co go tam podeptali. Ja mogła być jakąś... To ja też w sumie mogłam być wężem. No. Węże były tam chyba bezpłciowe. Nie, tam jest w ogóle... Podoba mi się, tylko nie wiem, jak oni to imaginarium przeniosą na to, bo to dosyć było... intensywnie. Jedyne, jak mam zarzut, tam były takie dosyć puszczanie oka do czytelniczek i czytelników, którzy fantazję znają. Tam wiesz, tutaj idzie jakiś krasnolud. Wiesz, daj sobie spokój. Wszyscy czytaliśmy na chillu. No cóż, dobrze, słuchaj, bo tu już tak gadu, a to jest półtorej godziny, to na sam koniec w ramach tego i pozostałem jeszcze w tematach książkowych, bo jest zawsze tutaj na koniec polecenie jakiejś właśnie książki, tytułu, niekoniecznie teraz czytanego, tylko takiego z czystym sercem, więc może poza tymi, które już wymieniliśmy. To zacznę może też zakotwiczę się w tym w pracy, bo mamy teraz bardzo fajną współpracę z wydawnictwem Filtry. I to wydawnictwo, jeżeli ktoś go nie zna, a lubi dobrą literaturę, bardzo polecam, bo te książki są dobierane, to nie jest przypadkowy dobór książek. Tak. I o wodzie. Wyłącznie. I tam jest... Marynistyczna to jest tak. Tematyka. I oddzielnie, wszystkie książki są o dzielnicy Warszawy, która się nazywa Filtr. Nie, jest, ja nie wiem, czy dobrze wymówię nazwisko, Andres Barba, taki pisarz. Tak. I ostatnio czytałam Świetlistą Republikę. Jasne. I też jest to fajny wpierdol literacki. Tak, dobrze tak. Hiszpanem albo jest hiszpańskojęzyczny, więc nie wiem, czy... A może być jednym z, wiesz, tak, z południowoamerykańskich. Tego nie wiem, nie mam takiej pewności, ale i to polecam. Teraz też wyszła jego najnowsza książka, chyba Małe Rączki, taki jest tytuł. I ją mam, jeszcze jej nie przeczytałam, ale Świetlistą Republikę czytałam. Tak. I to mogę polecić, bo jest bardzo dobra. No to świetnie, to się cieszę. To trochę udało się przemycić. Ja oczywiście też zapraszam. Pożyczę ci Świetlistą Republikę. Z przyjemnością. To ja ci pożyczę tą Machado, bo ci powiem, że to jest całkiem solidna lektura. I samo jedno opowiada. Jeszcze też są w porządku, ale to jest niewiarygodne. To przyznam, że takiego czegoś nie czytałem. A jeżeli mogę coś polecić ponadczasowo, bo mam taką książkę, mam to z książek teraz takie top 3 książki, do których wracam, bo rzadko kiedy wracam tak do książek, zwłaszcza do prozy. Ale Hrabal, znaczy to dla mnie jest mistrzostwo, tak. To jest w ogóle, no jak, to jest moje alter ego, znaczy Panie, to nie moja dzieci, dusza to w ogóle, skurwy, tak, błoto, gówno i wstążki. Co z dziećmi? Panie, to nie dzieci. Zbyt głośna samotność, to jest w ogóle sztos, jak ktoś tego nie przeczytał, to
to straci, to po prostu nie ma jakiegoś, nie wiem, dużo traci. No. Tak, tak. No. No cóż, tutaj po szczegółowsku na sam koniec, oczywiście Bohemia polecona musiała być. To nie ty wiem, pierwszy jak... wspomniałeś Czechy, nie ja. Tak? Mówiłem chyba. Rzeczywiście. Więc tak, dziękuję serdecznie. Moi drodzy, moje drogie, moją gościnią była Karolina Norkiewicz. Tak, to tak, ja. Była. Rzeczywiście. Zgadza się. A to było nieporozumienie. Dzięki.